Dobry wieczór, witam serdecznie, Bogdan Morkisz, Siewcy Prawdy. Dzisiaj jak co czwartek moim gościem jest Daniel Jabłoński. Witam cię bardzo serdecznie, Danielu. Witam. Gdzie jest moja trzecia audycja? Ja przepraszam, ale ta audycja poprzednia była na tyle interesująca i na tyle było ciekawych materiałów, że musieliśmy ten program z Danielem o pół godziny przełożyć. Mam nadzieję, że wam to wybaczycie i mam nadzieję, że poprzednią audycję będziecie bardzo kolportować, szczególnie osobom, które mają dzieci w wieku szkolnym i te, które ewentualnie będą wysyłały swoje pociechy do szkół, bo to są niezwykle ważne informacje. I tak jak powiedziałem podczas tej audycji, moim zdaniem jedyną drogą na zatrzymanie tego szaleństwa i tej patologii, która się teraz przelewa przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, jest jak najszybsze wprowadzenie demokracji pryncypialnej. Tak jest. Dobra, pamiętajcie, udostępniajcie, polajkujcie i bądźcie z nami. Jutro najprawdopodobniej o godzinie 12 będzie prasówka, o godzinie 18 będzie Monika rozmawiała z Arturem Wójtowiczem, a o 20 będzie kolejna audycja z panią doktor Elżbietą Jamrozy. Tak więc przechodzimy dzisiaj do naszego tematu. Dzisiaj tym tematem są pytania i odpowiedzi dotyczące demokracji pryncypialnej. Wiele pytań się pojawiło w komentarzach. Wy również na pewno jeszcze macie wiele pytań, dlatego takie audycje będą się czasami pojawiały, aby po prostu zadowolić was, abyśmy po prostu mogli być dla was jak najbardziej, słuchajcie, otwarci i nie przemilczali żadnych pytań, a na pewno nie tych niewygodnych, które niektórym wam się wydaje, że zadajecie. Tak więc zadawajcie, pytajcie o co chcecie tutaj na czacie. Te pytania będą udostępniane podczas audycji, będę je wyświetlał, a zaczniemy audycję od pytań, które pojawiły się w komentarzach i które, z tego co wiem, Daniel dostał też na jakimś własnym komunikatorze. Mam coś powiedzieć? Dałem ci głos, tak wiesz, tak nie powiedziałem, że... No, dlatego tutaj nawiązując do wypowiedzi Bogdana, też zachęcam serdecznie wszystkich, jeżeli jakiekolwiek pytania się pojawiają, aby pisać je w komentarzach pod filmami, bo właśnie jest to najlepszy sposób, żeby wyciągnąć jeszcze to, co wymaga dodatkowego wyjaśnienia, aby no, jak najrzetelniej to móc wyłożyć Państwu. Więc jeżeli pojawią się Państwo pytania, to śmiało proszę pisać, a jeżeli oglądacie Państwo nie na żywo tą transmisję, to zachęcam do pisania takich pytań w komentarzu. Tak jest, jeżeli takie pytania będą warte uwagi, no wiecie, takie, na które pytają, a czy padają odpowiedzi podczas programu, to sobie darujmy, żeby pytać w kółko o to samo, bo może oglądajmy te programy też chociaż zaległe, jak chcemy dowiedzieć się więcej na temat demokracji pryncypialnej, mechanizmów i tych wszystkich narzędzi w niej zawartych, tam już są odpowiedzi. Tak więc słuchajcie, naprawdę, jeżeli zależy wam na Polsce, jeżeli wam zależy na swoich rodzinach, swoich dzieciach, swoich wnukach, zagłębijmy się w ten temat i po prostu promujmy to najbardziej jak się da, bo dzisiaj w Polsce nie ma nic innego, nie ma żadnego innego sensownego projektu, który daje nam tyle możliwości, ile demokracja pryncypialna. I chociażby te patologie, które słyszeliście przed chwilą na 2,5-godzinnym programie z panią Zdzisławą Piasecką, chcecie je zatrzymać? Naprawdę uważacie, że można to zrobić inaczej, jak nie tylko i wyłącznie wolą całego narodu wstrzymać tę patologię lewacko-idiotyczną, bo tego inaczej się nazwać nie da. Tak więc dbajmy o to i w was cała nadzieja. Budujcie okręgi, zapisujcie się do tego okręgu. Monika da wam na pewno za chwilę linka do list okręgowych. Tak więc budujcie, organizujcie się. Tych spotkań jest coraz więcej i to cieszy, także mam nadzieję, że po prostu za ten określony czas, który będzie potrzebny do tego, żeby potem założyć komitet wyborczy wyborców, będziemy na tyle silni, żeby przeciwstawić się tym innym mainstreamowym partiom i zdobędziemy to, co najbardziej dla nas upragnione, przynajmniej te kilkanaście lub kilkadziesiąt miejsc w parlamencie, aby dalej szerzyć informacje na temat tego rozwiązania. Ja przepraszam, bo ja wiem, że ten projekt jest daleko idący, ale... Ja bym ci się właśnie wtrącił, bo poruszasz tą kwestię, która często jest tam wyciągana przez pewnego pana z siwymi włosami odnośnie tego, jak to wprowadzić, więc ja tutaj, to jest ten scenariusz, który ty przedstawiasz, a ja bym podkreślił, że przez nawet wykorzystanie tej ścieżki, gdzie zakładamy, że nie będzie tak łatwo i że będzie to musiało przejść tą drogę ewolucyjną, która chwilę zajmie, no z tego płynie cała masa benefitów i plusów na chwilę obecną dla nas, bo my w tym momencie, jeżeli zaczniemy się w jakikolwiek sposób organizować, to nie chodzi o nawet przynależność do określonego ugrupowania, tylko po prostu, że zaczniemy się między sobą organizować lokalnie,
no to jeżeli dojdzie do sytuacji graniczącej z puczem, z jakąś rewoltą, rebelią czy jakkolwiek, tylko ja od razu tutaj się odżegnuję, że ja nic takiego nie planuję, bo na to jest paragraf, więc ja choćbym miał taki zamiar, to znaczy nie mam takiego zamiaru, ale no, tak go nie wolno powiedzieć, więc ja się do tego odżegnuję, że ja nic takiego nie planuję. Natomiast jeżeli nawet by do takiej sytuacji w Polsce doszło, to mając taką aplikację i będąc na tyle już zorganizowanym, to my nie musimy wtedy czekać tych iluś lat, iluś kadencji, tylko to możemy po prostu podłapać tak i wziąć to w locie i po prostu mamy już coś, co wiemy, co chcemy wprowadzić i nie ryzykujemy sytuacją, że powstanie wielki chaos, a znowu się okaże jak przy poprzedniej transformacji systemowej, że dużo się zmieni, wszystko zostanie po staremu i ci ludzie, na których teraz jesteśmy zdenerwowani, tak naprawdę zabezpieczą swoją kontynuację swojej władzy i tej kasty, która tam jest głęboko osadzona. Przede wszystkim musimy brać pod uwagę, że ta właśnie grupa tych ludzi uprzywilejowanych, ta kasta ma dostęp do mediów mainstreamowych i słuchajcie, my nie mamy innego dzisiaj narzędzia jak was, czyli jak społeczeństwo, droga, można powiedzieć, pantoflowa, pocztowa, ta internetowa, te media alternatywne, żeby te informacje jak najbardziej szerzyć. Nie mamy innej na razie możliwości. Jeżeli będziemy mieć tych kilkunastu, kilkudziesięciu posłów, a nie uda nam się zrobić tego szybciej, wtedy będziemy mogli korzystać z ich tak naprawdę pozycji i wtedy robić kolejną tutaj tak jakby kolejny etap promocji tego rozwiązania w mediach mainstreamowych. Ale to jest dalszy etap. Na razie musimy do tego dojść, a żeby do tego dojść, musimy budować te okręgi i te struktury. Słuchajcie, jeszcze jedno pytanie, bo teraz przez przypadek wszedłem pod tą audycję i w komentarze i tam są kolejne pytania do Daniela. Jeżeli trwa ta audycja, słuchajcie, i chcecie zadać pytanie, to piszcie może nie tutaj w komentarzach, tylko piszcie na czacie, ja te pytania wyłapię i dam je tutaj do programu, bo ja nie jestem w stanie, słuchajcie, patrzeć i teraz podczas programu i w komentarze pod programami i na czata. Jesteśmy teraz na żywo, to posługujmy się czatem. Na czacie zadawajcie pytania, ja je będę kopiował, wklejał i pokazywał je tutaj na ekranie, żebyśmy mogli na nie odpowiadać. Czy Danielu, zaczynamy już z tymi pytaniami i czy już jesteś gotowy na to, żeby na nie odpowiadać? Oczywiście ja sobie też pozwolę czasami na niektóre zabrać. Śmiało. To słuchajcie, lecimy. To, co mamy tutaj na razie z tych komentarzy, które już były, a wy tutaj sobie pytajcie nas na czacie. Ja to będę starał się tutaj zapisywać, aby te pytania też wyświetlić. No to zaczynamy, słuchajcie, z pierwszym pytaniem. Dlaczego w demokracji pryncypialnej obywatele nie mogą samodzielnie w sposób bezpośredni, bez udziału polityków, podejmować istotne dla siebie i kraju decyzje? Jeśli się mylę i jeżeli się mylę i jednak mogą to robić bez udziału polityków, to w jakiej sytuacji? Najbliższa jest tu chyba inicjatywa obywatelska w trybie obywatelskim, ale postulaty zgłoszone przez stowarzyszenie musi poprzeć co najmniej 10% posłów. To jest całe pytanie, Danielu. Skomplikowane, ale mam nadzieję, że dasz sobie. Wiem, to są pytania od pana Mirka, które dostałem i pan Mirek tutaj też zadał parę pytań odnośnie weta obywatelskiego i głosu elektorskiego, które wyciąłem z tych pytań, w sensie nie będzie ich dzisiaj. I tutaj informacja dla pana Mirka, że oczywiście odpowiemy na to, tylko że są to na tyle szczegółowe pytania, że pasowałoby zrobić parę takich symulacji i pokazać na cyfrach, bo tutaj pan akurat pytał o konkretne przypadki, więc to już jest taki, będzie bardziej część dla tych zaawansowanych, więc proszę o trochę cierpliwości i na pewno do tego dojdziemy, że szczegółowo to wszystko wyjaśnimy. Na to pytanie, dlaczego w demokracji pryncypialnej obywatele nie mogą samodzielnie w sposób bezpośredni, bez udziału polityków podejmować swoich decyzji. Tutaj pan jest bardzo blisko, że najbliżej takiej pełnej swobody jest inicjatywa obywatelska w trybie obywatelskim, bo tak naprawdę ona wtedy cała pochodzi z lokalnych, od samego dołu, czyli od lokalnych inicjatyw społecznych i w momencie, kiedy zbierze na tyle duże poparcie społeczne, no to wtedy trafi do Sejmu i wtedy jest procedowana w Sejmie, ale najwięcej do powiedzenia mają obywatele, jeżeli chodzi o kształt tej ustawy, a Sejm, Senat czy ten princeps nie może w tym trybie takiej inicjatywy odrzucić. Jedyne, co mogą zrobić, to wtedy przekazać taką inicjatywę pod referendum, żeby można ją było w trybie referendalnym jeszcze przegłosować. To jest taki
sposób, takie wyjście dla polityków, jeżeli by na przykład uważali, że coś może się złego starzyć w wyniku tego takiej inicjatywy obywatelskiej i woleliby na przykład to jakoś odwlec, żeby móc jeszcze zaapelować do społeczeństwa, wytłumaczyć, że dlaczego tak nie powinniśmy chcieć, z jakiego powodu jest to przeciwne naszym interesom. No i wtedy mogą coś wtedy tak umyć jakby trochę ręce i przekazać to pod referendum, żeby opóźnić trochę, ale i tak decydują ostatecznie obywatele. Bardziej tutaj w trybie referendalnym jest to troszeczkę inaczej rozwiązane, jeżeli chodzi o poziom ogólnokrajowy i tutaj ma możliwość wtrącić się w pewien sposób princeps, ale z tego co pamiętam tam jest pytanie, chyba trzecie będzie pytanie o to, więc tutaj to rozwinę, natomiast na poziomie regionalnym przy referendach obywatele mają dużo bardziej tą bezpośredniość, no bo tutaj działa już po prostu zwykła większość, nikt się nie może wtrącać, no ale no patrząc realnie, no to na poziomie regionalnym no nie jesteśmy w stanie, no system nam nie pozwala, generalnie prawo, abyśmy na poziomie regionalnym tworzyli coś, co miałoby dotyczyć całego kraju, no bo porządek mamy taki, że jest władza centralna i dopiero potem lokalna, więc jeżeli chodzi o uchwały, no to tutaj obywatele mają jeszcze większą swobodę, natomiast są pewne uwarunkowania przy tym trybie ogólnokrajowym, które mają spowodować to, aby obywatele przypadkiem też sobie przez tą demokrację bezpośrednią nie wyrządzili krzywdy i abyśmy sami sobie nie zaszkodzili, jeżeli chodzi o nasz interes i naszego całego państwa. A może jeszcze tutaj jedną rzecz trzeba zaznaczyć, że ty mówisz o tych posłach, to poparcie posłów, które musi tam gdzieś występować w niektórych wariantach, ale by zwrócił uwagę, że posłowie w tym systemie demokracji pryncypialnej będą na naszym tutaj, słuchajcie, pasku tańczyć. To nie jest tak, że poseł będzie cały czas robił przeciwko nam, bo my mu to poparcie będziemy odbierać. To nie jest tak jak dzisiaj, że dzisiaj musimy kogoś do tego przekonać, bo on będzie tak naprawdę zmuszony do tego, żeby brać pod uwagę nasze zdanie, a nie będzie sobie bimbał i powie, że on ma tutaj inaczej, a wy sobie tam gadajcie na dole, ja nie będę wam niczego popierał. No bo zawsze mu się to raz, dwa i go nie będzie. I tutaj bym jeszcze zaznaczył, że tutaj dużo większa w projekcie demokracji pryncypialnej jest forma bezpośredniej kontroli i wpływu na wszystkie elementy sprawowania władzy, niż samo decydowanie obywateli na zasadzie, że takie populistyczne władza dla ludu i tylko tyle. No, w demokracji pryncypialnej obywatele mogą nadzorować i kontrolować i polityków, i ich poszczególne decyzje, więc nawet jeżeli jakiś polityk, jako nasz reprezentant, głosuje w jakiejś sprawie, nawet jeżeli to są nie jest kwestia poparcia danego postulatu, tylko poszczególnych pryncypiów, to nawet jeżeli taki poseł zagłosuje inaczej niż nam się podoba, to my go wcale nie musimy mu odbierać swojego poparcia temu posłowi, tylko możemy nadpisać tą jedną jego decyzję przy danym pryncypium, czyli na przykład taki poseł, który nas reprezentuje, zagłosował za czymś, a nam się to nie podoba, wchodzimy sobie i odklikujemy i to wpływa też na całą hierarchię pryncypiów i po prostu no, obywatele mogą mieć bezpośredni wpływ i kontrolę na wszystkie elementy sprawowania władzy, a nie tylko na jakieś tam elementy początkowe, a potem przyjdzie ktoś inny i będzie mądrzejszy i będzie tu już układał jak to prawo i jak te wszystkie decyzje mają wyglądać. Tak, bardzo przykre, bo niektórzy uważają, że to jest jakiś minus, bo w tym innym, alternatywnym tam powiedzmy systemie oni mogą teoretycznie robić wszystko, mogą każdego, wiesz, odwołać, mogą, znaczy tam niego nie ma akurat, mogą każdą inicjatywę przepchnąć, nikogo się muszą nie pytać o zgodę i tak dalej. No to jest taki populizm, który się wydaje ludziom, że takie bardzo proste. Ale jest do tego błędny. Bo tak, dokładnie. Tak, bo tam jest dużo bzdur wypowiedzianych, na przykład to, że nie zależy nic od Sejmu, jak wszystko zależy od Sejmu, bo nawet na końcu, jeżeli biorą te podpisy, to i tak potem Sejm musi zdecydować, czy rozpiszą to referendum, czy nie. Więc, no ale to już nie, zostawmy sobie na przyszłość te komentarze. Dobrze, tak, to już niebawem. Drugie pytanie, słuchajcie, ja przepraszam, że, chociaż nie, ja będę mógł mogę je skopiować z PDF-a, myślałem, że nie mogę. Będę wam je również wyświetlał. Czekajcie, i Ctrl V, żebyście je widzieli. Dodaj baner. I tu już wyświetlimy. O. Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej bądź Uchwałodawczej tworzą obywatele oraz stowarzyszenia, które są autorami pryncypiów znajdujących się w grupie pryncypiów nadrzędnych czy postulaty. Czekaj. Czemu to się nie skopiało? Przepraszam, całe się nie skopiało. Może limit miejsc. Może limit miejsc jest, tak.
Czekajcie. Czy postulaty mogą zgłaszać tylko stowarzyszenia? Czy Komitet Obywatelski mogą tworzyć sami obywatele? Jeśli tak, to jakie warunki muszą być spełnione? Ten Komitet Inicjatywy Obywatelskiej to są, tak jak było zawarte w pytaniu, to są ci obywatele i te stowarzyszenia, których pryncypia znalazły się w tej grupie nadrzędnych pryncypiów, czyli to są ludzie, którzy to, co oni postulowali, te pryncypia, właśnie będą służyć potem do napisania tego aktu prawnego na ich podstawie, więc ci ludzie i te organizacje tworzą właśnie ten komitet, aby móc reprezentować dany postulat, czy to w Sejmie, czy właśnie na poziomie Rady Gminy. Czy postulaty mogą zgłaszać tylko stowarzyszenia? Tutaj bym rozgraniczył to na dwa poziomy. Właśnie na poziomie regionalnym uważam, że nie powinno być żadnych ograniczeń, nawet osoby niepełnoletnie powinny móc zakładać takie inicjatywy, no bo tutaj nie ma w tym nic złego, aby ludzie mogli dać upust swojej kreatywności i pomysłowości i proponować inicjatywy, które mogłyby coś zmienić. Zresztą często jest tak, że młode osoby mają tak tą kreatywność troszeczkę jeszcze troszkę bardziej rozwiniętą. Więc naprawdę można się spodziewać. No ja bym zakładał, że na pewno wiele młodych osób, które by stworzyło różne inicjatywy, one mogłyby naprawdę zyskać duże poparcie i mogłoby na dłuższej perspektywie co z nich faktycznie produktywnego wyjść. Jeżeli chodzi o poziom ogólnokrajowy, no jest tam rozbicie takie, że w momencie, kiedy dany postulat jest poparty przez posła, to przechodzi na ten poziom ogólnokrajowy. No ale w momencie, kiedy mielibyśmy tą aplikację na tym początkowym etapie, kiedy władza polityczna nie chce jej uznawać i to jest tylko i wyłącznie aplikacja nasza obywatelska, no to ja bym to właśnie tak stworzył bardziej w poluzowanej formie, aby nie ograniczać w żaden sposób, bo tak naprawdę ta hierarchia tych postulatów będzie określona poprzez poparcie społeczne, jaki ten postulat będzie miał. Więc tutaj raczej samo się to wyklaruje. I nie sądzę, aby tutaj były potrzebne jakieś duże ograniczenia i restrykcje, żeby... No oczywiście w dłuższej perspektywie, gdyby ta aplikacja już w pełni działała, była akceptowana przez polityków i generalnie byśmy jej używali do współrządzenia państwem, no to wtedy można by się pozastanowić, czy nie zrobić troszeczkę więcej porządku, aby właśnie wszystko się tam przechodziło przez stowarzyszenia. Jeżeli chodzi o to, czy Komitet Obywatelski mogą tworzyć sami obywatele, no to uważam, że też tak, żaden problem, no bo jeżeli taka inicjatywa będzie wychodziła stricte od obywatela, który nie jest zrzeszony z żadną organizacją, no to nie spełnia to żadnego problemu. Zawsze, tylko że właśnie kluczem i sposobem na sukces w ramach takiego sposobu współkooperacji i współpracy pomiędzy różnymi organizacjami i ludźmi jest to takie nawiązywanie tej współpracy i takiego jakby nawet nie jednoczenia się, co współdziałania we wspólnym interesie, więc tutaj nie powinno, znaczy będzie promowane, ale to w sensie, że ten system jest tak zaprojektowany, że osoby, które będą się łączyć i próbować coś zrobić razem większego, to będzie to siłą rzeczy się ułatwione. Tak jak w realnym życiu, no jeżeli jesteśmy sami, chcemy zrobić coś, no to jest znacznie trudniej, jeżeli jest nas setka i mamy ten sam interes. Dobra. Więc to naturalnie powinno funkcjonować tak, że oczywiście tak, będzie to możliwe, natomiast nie będzie się to do końca opłacało, tylko bardziej będzie się opłacało ludziom jednak szukać tego poparcia spośród innych działaczy, innych organizacji. To lecimy z kolejnym pytaniem. Mamy pytanie numer 3. Czy decyzje w referendach na szczeblu krajowym mogą być podejmowane zwykłą większością głosów? Czy musi być 67% głosujących za, aby projekt ustawy został zatwierdzony? Co się dzieje z projektem ustawy, jeśli za jest mniej niż 67% głosujących? Wariant pierwszy, princeps jest przeciw i wykorzystuje swoje 33%, i wariant drugi, princeps nie wtrąca się. Tutaj jeżeli masz to gdzieś pod ręką i mógłbyś wrzucić na ekran stronę z referendum, z trybem referendalnym, jeżeli to nie problem. A ja zacznę odpowiadać. Muszę to odnaleźć i zaraz będzie na pulpicie. To ja zacznę odpowiadać. Czy decyzja
w referendach na szczeblu krajowym mogą być podejmowane zwykłą większością głosów. Oczywiście tak, bo tutaj ten instytucja Princepsa, on jest tylko i wyłącznie takim bezpiecznikiem systemowym, bo w ramach demokracji pryncypialnej obywatele mogą stworzyć dowolną inicjatywę, nawet taką turbopopulistyczną, jak już wielokrotnie wcześniej, we wcześniejszych audycjach mówiliśmy, albo żadnych podatków, albo po milionie dla każdego. Więc nawet gdyby tak populistyczna inicjatywa dostała się pod tryb referendalny, no to chyba każdy z nas rozumie, że byłoby to niebezpieczne, a jeżeli byłoby tylko 50%, no to mogłoby się na tyle dużo ludzi znaleźć, którzy by tak zdecydowali. Poza tym ja też uważam, że no nie do końca demokratycznym jest, znaczy tak uważa się, że tym jest demokracja, że 50 plus 1 i to demokratyczna większość, natomiast no ja uważam, że to nie do końca jest taka uczciwa demokracja, bo demokracja powinna być wynikiem takim wypadkową woli ludu, a nie tyranii jednej grupy nad drugą. Więc jeżeli nawet obywatele by chcieli się uprzeć na coś, co może się skończyć katastrofą dla całego państwa, no to 2/3 obywateli, którzy biorą udział w tym głosowaniu, wystarczy, żeby coś takiego przepchnąć. I tutaj jest, no jest to pewne niebezpieczeństwo, jeżeli tak pomyślimy, że obywatele mogliby zdecydować na czymś, co może im zaszkodzić, ale jeżeli 2/3 tych obywateli głosujących będzie tego chciało, to się musi to stać. Princeps jest tutaj i ten możliwość jego wtrącenia się, to jest taki właśnie stricte bezpiecznik. Z tym, że ten Princeps też się nie będzie wtrącał za dużo, bo to nie będzie w jego interesie. Bo jego tak samo jak każdego posła w demokracji pryncypialnej obywatele mogą w każdej chwili odwołać i usunąć ze stanowiska, więc takie zbyt duża ingerencja ze strony Princepsa no nie będzie mu się opłacać. Więc z reguły w większości przypadków decyduje zwykła większość. Zwykła większość, tylko od taki wyjątek od sytuacji, no to że ten Princeps może się wtrącić, no ale wtedy też musi odpowiednio to uargumentować, no ale też musimy brać pod uwagę, że no nie wszystko może być publiczne, jeżeli chodzi o informacje, które są w obiegu, bo też są właśnie dane wywiadowcze, jakieś uwarunkowania niekoniecznie dla nas dobre, o których też nie możemy wiedzieć z pewnych względów, jeżeli no chodzi o politykę. Jakieś szalone pomysły, Daniel Rubier, jakieś szalone pomysły, na przykład likwidujemy wszelkie podatki, no i już. Tak, tylko że też nie możemy podchodzić do polityki tak infantylnie na zasadzie, że o, tutaj będziemy ustanawiać prawo, są też inne państwa, inne wywiady, inne służby w naszym kraju, które mają swoje interesy, więc polityka jest brudna i tutaj nie ma co tak... To nie są troskliwe niedźwiadki. No, to trzeba mieć to wszystko na uwadze, że są rzeczy, które no, są dość mroczne, jeżeli chodzi o ten świat polityki. I o takich rzeczach z reguły tak głowa państwa jest poinformowana. I wtedy, jeżeli tak by to wyglądało, no to jego zadaniem byłoby wytłumaczyć nam dlaczego. I musiałby do nas zaapelować i zaargumentować, dlaczego nie powinniśmy tak głosować. No ale jeżeli się uprzemy, to i tak wola obywateli jest ostateczna. Tam było pytanie o warianty. Tak, że tam jak się Princeps nie wtrąca i jak się wtrąca, bo to jego tak. Pula 33%, jak tam wiesz, jeżeli jest zwykła większość i Princeps się nie wtrąca w ogóle, no to decyduje zwykła większość. A jeżeli na przykład dopóki nie ma tych 2/3 głosujących, bo to też nie chodzi o wszystkich obywateli uprawnionych do głosowania, tylko tych, którzy biorą udział w referendum, bo w demokracji pryncypialnej nie ma ani progów, ani jest obligatoryjne to referendum. I te wskaźniki procentowe są odnośnie ludzi biorących udział w referendum, a nie jeżeli chodzi o przekrój taki całościowy ludzi uprawnionych do głosowania. Więc dopóki 2/3 głosujących nie będzie stricte za jedną opcją w odpowiedzi na pytanie referendalne, no to do tego momentu ten Princeps może zaingerować i ma to wtedy ten efekt, no bo no 33 na przykład to co tu Państwo widzicie u Bogdana, no to w przypadku pierwszym, kiedy na przykład nie popiera danego rozwiązania 33%, no to jeżeli dodamy 33% Princepsa, to razem mamy 67, a naprzeciwko popierającym 66, więc
matematyka prosta, więc tutaj opcja nie popieram, wygrywa, no bo została wsparta przez Princepsa. W drugim przypadku, jeżeli jest tylko osiągnięte 67% głosujących, no to to już po prostu no, nie ma znaczenia, co Princeps by tam chciał się wtrącać, musi wypełnić wolę obywateli. Słuchajcie, jeszcze jedną rzecz chciałbym dodać, bo my cały czas, mam, nie wiem, dzikie, nieodparte tutaj wrażenie, że jak czytam komentarze, że cały czas próbujemy się odnaleźć, albo inaczej, wsadzać ten projekt demokracji pryncypialnej w świat, który znamy, dzisiejszy. Słuchajcie, jeżeli Princeps będzie wybierany na tych zasadach i będą te mechanizmy, moje możliwości jego usuwania i posłów i wszystkich innych, tych, którzy będziemy wybierali, to nie traktujcie tego systemu demokracji pryncypialnej, tego przyszłości, że on będzie tak jak dzisiaj, bo dzisiaj widzimy, jak oni się tam obwarowali, jak oni się zabezpieczyli, ci posłowie, immunitety i te wszystkie inne historie, no i cała ta patologia, którą widzimy wokół tego. Słuchajcie, to się zmieni. My dajmy im też pracować, bo mam wrażenie, że wy cały czas traktujecie tych ludzi, których będziecie wybierać, jako wrogów. My dajmy im pracować, tylko korygujmy ich decyzje, jeżeli one nie będą takich, jakimi my oczekujemy. Słuchajcie, i tak tutaj... Tutaj bym jeszcze zaznaczył wyższość właśnie tego rozwiązania z trybem referendalnym nad takim populistycznym referendum na zasadzie, że zdecydujemy sobie drogą referendum, jaka jest wola narodu, no bo obecnie w tym systemie, jaki mamy i to, co tam proponują niektórzy ludzie, jest mowa o tym, że w referendum będziemy sobie decydować, że tam, no ale... W referendum obecnego kształtu są nam zadawane pytania, z których nic konkretnego nie wynika. Często nawet nie jest podane rozwiązanie, jest na zasadzie, czy chcesz, aby. Tylko że jak my nawet na takie pytanie odpowiemy i będzie ono obligatoryjne dla polityków, to oni na podstawie tych naszych odpowiedzi będą ustawiali nowe prawo. I na to już nie mamy żadnego wpływu, jak to zostanie zrobione przez nich. A w demokracji pryncypialnej istnieje coś takiego jak tryb obywatelski, który pozwala właśnie tworzyć inicjatywy obywatelom i szczegółowo określić te pryncypia, czyli wszystkie wytyczne danego projektu. I nawet jeżeli nie zostałoby to zaakceptowane w jakiś sposób w trybie obywatelskim przez Sejm, Senat czy Princepsa, to oni tego odrzucić i tak nie mogą i wtedy trafia pod referendum już gotowy projekt ustawy. Czyli to, co byśmy na przykład stworzyli w tym trybie obywatelskim, jeżeli by weszło pod referendum, no to my już wiemy, co my tam mamy na stole. To nie jest na zasadzie, czy chcesz jakichś zmian. My wiemy, jak te zmiany mają wyglądać. Więc takie referendum w połączeniu z trybem obywatelskim to jest po prostu... No, bije na głowę te wszystkie inne propozycje, które krążą. Właśnie to jest to dobrze, teraz dłuższego mówiłeś, bo tego trzeba wcześniej, nasi widzowie, no nie wiem, może nasi już to kumają, ale myślę, ludzie, którzy oglądają pierwszy raz, nie rozumieją tego, że to będzie zupełnie inaczej wyglądało, że te właśnie pryncypia, czyli te podpięte nasze cele, które chcemy osiągnąć za pomocą danej ustawy, po prostu są dla nas najważniejsze i to jest priorytet wszystkiego. Prosta rzecz. Dobra. Przejdziemy do kolejnego pytania. Przepraszam, kolejne pytanie. Czy na szczeblu wojewódzkim musi być dwuwładza, to znaczy marszałek województwa i wojewoda? Odpowiedź jest dość prosta, bo w demokracji pryncypialnej samorządy są dość mocno wzmocnione, jeżeli chodzi o to, co one mogą i w jaki sposób mogą tworzyć tak własne uchwały i razem z obywatelami zarządzać właśnie tym swoim regionem. I tutaj nawet ktoś by mógł zarzucić, gdyby ktoś tak się przyjrzał demokracji pryncypialnej, że to może doprowadzić do jakiegoś podziału dzielnicowego. No ale właśnie nie, bo demokracja pryncypialna jest tak skonstruowana, żeby te poziomy, kolejne władzy od tego regionu, od lokalnej gminy do województwa i do władzy centralnej, one są tak w taki sposób, taki fraktalny, w takiej fraktalnej manierze uporządkowane. I nawet jak ktoś się przyjrzy, jak wygląda możliwa ścieżka rozwoju takiego działacza, od działacza lokalnego aż po posła, to też można zauważyć, że to też jest tak skonstruowane, aby te osoby, które chcą się angażować, miały też taką wytyczoną ścieżkę kariery i rozwoju w tym świecie działalności społecznej czy tej politycznej. I tutaj kwestia tego, aby był i wojewoda, i marszałek województwa, polega na tym, że
żeby te, bo to też jest taki mechanizm w demokracji pryncypialnej, można to zauważyć na tym harmonogramie wyborów, jak jest to skonstruowane, chodzi o to, żeby władze się zazębiały i wzajemnie kontrolowały. Więc gdy mamy takie uporządkowanie, że wojewodom, poza tym te prerogatywy i wojewody, i marszałka województwa są różne, zajmują się innymi rzeczami. Natomiast tu chodzi bardziej o to, żeby nie doszło do takiego nieodpowiedzialnego rozbicia Polski na te dzielnice, czy te województwa, a przez to, że ta władza jest tak, zazębia się wzajemnie, no to jest to tak w miarę zespolone i nie niesie to ryzyka do rozpadu państwa na właśnie jakieś, poprzez jakieś rewolty lokalne. Więc tutaj to jest z tego powodu. No i tyle tak naprawdę, bo marszałek województwa reprezentuje Radę Województwa, jest wybierany spośród tych radnych, którzy tam startują w wyborach, a wojewoda jest jako taki wysłannik z centrali, który ma pilnować, żeby te sprawy na poziomie pomiędzy władzą samorządową a centralną były w jak najlepszej formie i żeby to wszystko działało sprawnie. Ja dalej uważam, że ludzie mają problem z tym, że państwo może funkcjonować na zasadzie współpracy i tak naprawdę, wiesz, zazębiania się wszystkiego, a nie konfliktu, tak jak widzimy to od 35 lat, że zazwyczaj jest tak, że jak cokolwiek się pojawia na różnych szczeblach, jeszcze z różnych opcji politycznych zazwyczaj są konflikty, czy z różnych szczebli, powiedzmy, władzy, to raczej się tam są tarcia niż współpraca. To tak nie będzie wyglądało, słuchajcie, w demokracji pryncypialnej. Ja wiem, że to może brzmi jak bajka, ale jak sami sobie nad tym przysiądziecie i zastanowicie się, to zrozumiecie, że ten mechanizm będzie takim samonapędzającym się, można powiedzieć, mechanizmem i samoregulującym się nawet, a tymi regulatorami będziemy my jako społeczeństwo. I to bym nawet dodał, że w obecnej rzeczywistości mamy partie na każdym poziomie. I to przy wyborach samorządowych i przy wyborach centralnych wszędzie mamy te partie i interes partyjny. W demokracji pryncypialnej całe życie polityczne kręci się wokół inicjatyw społecznych, które się zaczynają oddolnie. I wokół tego ci działacze lokalni, ci radni i ci posłowie, wszyscy współdziałamy wokół inicjatyw, a nie wokół prezesa partii, czy tam jakkolwiek to będziemy sobie teraz nazywać, ale nie wokół interesu partyjnego, który chce na nas nakładać swój program, tylko wszystko jest odwrócone, oddolnie wychodzą inicjatywy i działacze lokalni, i posłowie, ich zadaniem jest po prostu sprawianie, aby te inicjatywy wychodziły do coraz wyżej i aby były w końcu procedowane w Sejmie, jeżeli wymagają tego swoim poparciem czy zainteresowaniem obywateli. Więc to jest odwrócenie jakościowe, jeżeli chodzi o życie polityczne. A jeżeli się skupimy na inicjatywach społecznych i to właśnie od tych lokalnych potem do tych ogólnokrajowych, no to jakie ma znaczenie, jakie mamy poglądy? Czy ktoś wierzy za PiS czy za PO? Jest inicjatywa, która ci się podoba, popierasz lub nie. I wtedy tak naprawdę odrzucamy tą wojnę polsko-polską tylko dlatego, że nie bazujemy już na tej polaryzacji medialnej tworzonej przez partię, a skupiamy się na tym, co mamy we wspólnym interesie. Nie będzie wolny polsko-polskie, tylko tak jak w piosence Adriana Skoczylasa, Polak dla Polaka. Dobra, lecimy z kolejnym, słuchajcie, pytaniem. Czy wynik referendum jest wiążący dla władz, czy to centralnych, czy samorządowych, i wiąże się ze zmianą w istniejących przepisach prawa, czy też ma charakter opiniotwórczy, który władza nie jest do niego zobligowana, tak tutaj pisze, ale wiadomo, o co chodzi. Tak, odpowiedź brzmi w dużym skrócie tak. Jest bezprogowa i obligatoryjna, jest taki nawet zapis tam w tych 12 zasadach, że obywatele, którzy się nie angażują, muszą się dostosować do woli obywateli, którym zależy na tym, jak jest w naszym kraju. Więc tutaj jak najbardziej tak, tylko muszą być pewne zachowane te warunki, które są w demokracji pryncypialnej na poziomie ogólnokrajowym. Tak jak tu wcześniej opowiedziałem o tym trybie referendalnym, a na poziomie regionalnym decyduje zwykła większość i tutaj nie ma żadnych nowych rzeczy, jeżeli chodzi o referendum lokalne czy regionalne. Ja to może też odpowiem, bo ja domyślam się, że te pytania są takie, wiecie, przynajmniej nie wiem, czy ty, Danielu, zauważył, takie tendencyjne, powiedziałbym delikatnie, chociaż no może i nie, rzeczywiście... Nie, ale tutaj sugerowanie, że demokracja bezpośrednia ma to bezprzegowe i tak dalej, to taka, moim zdaniem, to jest pytanie w kontrze.
Ale ja nawet tego tak nie odbieram, bo od tego pana, którego dostałem te pytania, to wiem, że złych intencji nie ma i raczej nawet bym podejrzewał, że chciał tutaj nam pomóc, żebyśmy mogli to wytłuścić tym ludziom, tak jest, którzy ja to rozumiem. Zarządzają. Potwierdzenia po prostu, że tak jest i tutaj nie różni to się niczym od tego magicznego DB. Dobra, no to jedziemy teraz z kolejnym pytaniem. Tutaj mamy pytanie numer 6. Co z ludźmi, jak na przykład ja, którzy mieszkają za granicą? Czy my możemy brać aktywny udział w tworzeniu demokracji pryncypialnej? No, jak najbardziej tak. Bo demokracja pryncypialna, no, to jest to projekt ustroju i jego pierwszym etapem, gdzie gdzie będzie mogło dojść do przetestowania, sprawdzenia, edukacji i tak dalej, no to jest ten moment aplikacji, która jest konieczna do tego, abyśmy mogli za pomocą tych mechanizmów, które są przedstawione w demokracji pryncypialnej, mogli zacząć już jej używać i funkcjonować. Czy Polacy mogą brać udział? No, jak najbardziej tak. Tylko szczególnie, bo to o to pytanie jest, wiesz, za granicą. Jak? Jeszcze raz? Pytanie dotyczy mieszkańców, którzy mieszkają za granicą. Polaków. No to na tym etapie, kiedy próbujemy zbudować to, no to jest jedyne wsparcie, jakie chyba można, no to słuchać i propagować te treści wśród innej Polonii jak najbardziej, no bo to jest ten etap. Jeżeli chodzi o aplikację, no to jeżeli uda się ją w końcu zbudować, no to ta aplikacja będzie udostępniona wszystkim. I to zarówno Polakom tutaj u nas, i Polakom, i Polonii za granicą. Tylko też, bo też myślałem nad tym pytaniem, co tutaj pan miał na myśli. Tutaj może być wiele kwestii różnych, które mogą wchodzić tutaj w grę. Bo na przykład, czy Polonia będzie mogła na przykład głosować w ramach tego, to żeśmy rozmawiali przy poprzedniej audycji. I ja bym tu powiedział tak, że jak najbardziej i nawet tutaj, bo są pewne argumenty, na przykład jeżeli chodzi o mieszkańców z innych państw u nas, bo tak jak my byśmy na przykład nie chcieli, żeby ktoś nam się tu wtrącał, kto nie jest Polakiem z dziada pradziada, no to też jeżeli ta aplikacja zostanie udostępniona globalnie i inne państwa, inne takie ruchy antysystemowe w innych krajach to podłapią, no to tak samo ci, no wszyscy ludzie będą mogli z tego korzystać też u siebie, więc taka Polonia, jeżeli na przykład tak patrzymy na to w ten sposób, no to mamy my aplikację tutaj, polską wersję dla nas i ta aplikacja na przykład też będzie w Niemczech, we Francji i tak dalej. I taki obywatel, tacy Polacy, będą mogli z niej korzystać u siebie, tylko że wtedy powinni mieć inne troszeczkę uprawnienia, jeżeli chodzi o mieszkańca, no bo można dopuścić głos mieszkańców jako nie Polaków. Natomiast no to musi być na tyle uporządkowane, żeby to było uczciwie zrobione dla każdej ze stron. Natomiast jak najbardziej tak, jest pewne, ja uważam, że Polonia powinna być dopuszczona do wszystkiego, co robimy tu w Polsce. Natomiast też są pewne uwarunkowania, bo na przykład jeżeli mamy takiego Polonusa, który się urodził w Chicago i w Polsce był raz na wycieczce, no to tu by się można zastanowić. Czy mieszka 30 lat na przykład w Australii? Tak, albo po prostu nie zna do Polski. Ma rodziców tylko Polaków, a w ogóle nie zna naszych realiów, to tu uważam, że tu można by się zastanowić, żeby to rozgraniczyć, na przykład czy Polonia jako potomkowie Polaków za granicą, czy mówimy o Polonii jako Polakach na emigracji, którzy urodzili się w Polsce, mieszkali w Polsce, są powiązani z Polską, ale przebywają na przykład na stałe poza granicami Polski. Tutaj no, uważam, że jest duża różnica pomiędzy taką Polonią a Polakami na emigracji. Natomiast te wszystkie rzeczy będą zachowane, a oprócz tego, że będą możliwości tutaj współuczestnictwa w tym, to ta aplikacja, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, też będzie udostępniona, żeby po prostu się mogła rozejść po świecie. No właśnie, a czy nie, takie mi do głowy da się taki koncept, a czy nie może być tak, że jak już będzie zainstalowana demokracja pryncypialna, to po prostu Polacy zdecydują, jak chcą, żebyśmy tutaj nie nazywali niczego ludziom, tylko żeby oni sami mogli sobie tutaj zdecydować, czy chcą tak, czy jakąś wariant mieszany, czy ewentualnie tylko w niektórych sprawach, że Polonia miała wpływ, nie wiem, każdej rzeczy, nie? Tak, bo nawet samo piękno demokracji pryncypialnej polega na tym, że ona może zostać zaktualizowana przez samych jej użytkowników.
Więc tutaj nawet te propozycje, które są z mojej strony, one za pomocą tych mechanizmów mogą zostać zmienione. Tak jest. Dokładnie, bo to my będziemy, słuchajcie, jako naród będziemy tym narzędziem. To na razie jest koncept, który ma zaistnieć, a ludzie będą mogli go ewentualnie potem modyfikować i dostosować do własnych potrzeb, tak jak oni uważają, że powinno to wyglądać. I to nie polega na tym, że zrobimy sobie inicjatywę i zrobimy sobie jak chcemy, bo naród zdecyduje. W demokracji pryncypialnej są ściśle określone ramy, jak wygląda inicjatywa, wszystkie szczeble, które musi przejść, wszystko jest już wytłuszczone i leży na stole. To nie jest jakaś obietnica, że zrobimy sobie wszystko, co będziemy tak chcieli. Albo że ktoś ewentualnie komuś coś za 2 lata przyjdzie do głowy i będziemy to wdrażać w życie. Oczywiście może tak być i tutaj nie ma żadnego oporu i niektórzy, ja przepraszam, że to powiem, ale niektórzy uważają, bo ostatnio miałem jakieś takie małe spięcie gdzieś w jakimś komentarzu, że ktoś powiedział, że demokracja bezpośrednia jest lepsza od pryncypialnej, no bo ona nie ma tych ograniczeń, które ma demokracja pryncypialna, bo są już pewne mechanizmy i zasady zawarte. I mówią, że to ona zawiera się w demokracji bezpośredniej, a nie demokracja bezpośrednia zawiera się w demokracji pryncypialnej. No dziwne rozumowanie, słuchaj, bardzo dziwne, bo to tak, jak gdyby ktoś zakładał, że demokracja pryncypialna nie może się zmieniać i musi mieć tylko to, co już ma tutaj zaimplementowane i nie mogą dochodzić jakieś kolejne rozwiązania, które będą oczekiwali na przykład mieszkańcy Polski i innych państw. Tam po drugiej stronie jest slogan "Możemy wszystko". A skoro możemy wszystko, no to czego nie możemy? Znaczy ja bym powiedział tak, jak się może wszystko, to tak naprawdę nie można nic. No tak, tylko że można na przykład mówić, że polecimy na Księżyc, a jeszcze by pasowało przynajmniej mieć jakiś schemat budowy tego, czym tam zamierzamy lecieć, nie? I pomysł mieć na powrót ewentualnie, jeszcze jakiś, gdyby trzeba było, wiesz. To taka mała dygresja, ale powiem wam szczerze, że też wczoraj się odnosiłem do jakiejś audycji do tego, że wyobraźmy sobie teraz, że mieliby ci, którzy tak są fanatycznymi wyznawcami tamtego projektu, mielibyście dzisiaj taki zapis w Konstytucji zamiast tego artykułu 4, że władza zwierzchnia należy narodu, wyobraźcie sobie, że macie taki zapis, że władza zwierzchnia należy narodu poprzez demokrację bezpośrednią, że macie już te wszystkie swoje elementy tej demokracji bezpośredniej zapisane w Konstytucji. I teraz zadałem proste pytanie, macie już ten zapis i macie to, co chcieliście. Powiedzcie mi teraz, jak przeprowadzić na przykład inicjatywę, tą, którą dzisiaj tam gdzieś walczy na przykład pani Katarzyna Tarnawa-Gwóźdź, o tej mobilizacji. Wytłumaczcie mi teraz, macie ten zapis Konstytucji zamiast tego, który jest obecnie i zróbcie teraz ewentualne, nie wiem, doprowadzenie do inicjatywy i przeprowadzenie referendum w tym zakresie, mając ten zapis już w Konstytucji. No bez tego narzędzia nic nie zrobicie. No to jest dalej tylko i wyłącznie pusty zapis, a potem cała zbiórka będzie jakaś taka, wiecie, na partyzantka totalna, czy się uda, czy się nie uda, czy ktoś się gdzieś ewentualnie zmobilizuje i coś pociągnie ludzi, czy nie pociągnie, wiesz. No nie jest tak, Danielu, bo ja tak to odbieram. No, nie wiem, czy nasi widzowie to odbierają inaczej. Ja się wstrzymam od wypowiedzi. Ja przepraszam, wiem, że Daniel tutaj przygotowuje następną rzecz. Dobra, to będziemy kiedyś jutro do tego wracać, ale dla mnie to jest taka prosta rzecz, żeby sobie to wyobrazić. Ale słuchajcie, dobra, lecimy z kolejnym pytaniem. Ja tak bym mógł bez końca i do rana. Teraz przejdziemy do tego tematu, gdzie omawialiśmy aplikację i głosomat. Osoba niepełnosprawna i inne przypadki nie idzie do urzędu, tylko głosuje korespondencyjnie, czyli poprzez dostarczone im karty do głosowania w kopertach, które są również odbierane przez urzędnika. Czy wówczas można by się było ubiegać o takie kody QR dla osoby, która głosowała w ten właśnie sposób do tej pory? Myślę, że to byłby sposób umożliwiający głosowanie dla takich właśnie ludzi. Chodzi o ludzi: 1. niepełnosprawnych, 2. starszych, 3. bez rodziny, którzy nie mogą liczyć na dzieci, wnuki i tak dalej. No tutaj jest tak trochę moim zdaniem, inaczej bym powiedział. Same wybory korespondencyjne w taki sposób, jak tutaj pan przedstawił, że te kody QR byłyby wysyłane w kartach i potem urzędnik by przyszedł je odebrać, no to trochę by było takim bezsensownym rozwiązaniem, jeżeli ktoś by nawet chciał w ten sposób, no bo skoro ten urzędnik przychodzi, to po co takiemu obywatelowi wysyłać w kopercie ten kod QR? A to też otwiera furtkę do takiego kombinowania przy takich wyborach wysyłkowych, korespondencyjnych, no bo wtedy, jeżeli jakieś służby, skorumpowani politycy, urzędnicy mieliby taką listę osób niepełnosprawnych, no to mogliby na przykład próbować dokoptować sobie trochę głosów,
a to by już powodowało taką furtkę do nadużyć, więc ja tutaj taki scenariusz bym w ogóle odrzucał. Jeżeli nawet mamy takie osoby, które no, nie mają żadnej możliwości, żeby się dostać do urzędu, żeby zagłosować, no to i bierzemy pod uwagę, że na przykład do takiej osoby byłby wysłany urzędnik, czy to z MOPS-u, czy tam delegowany z Urzędu Miasta, czy tam przez PKW w tym celu, no to też nie stoi nic na przeszkodzie, żeby taka osoba została, nawet gdybyśmy się na taki ruch zdecydowali, odwiedzona przez tego urzędnika i oddała głos na tablecie przy nim. No bo w tym momencie już mamy przecież dowody osobiste, tylko właśnie też kwestia, żeby taki obywatel miał wtedy dowód osobisty z możliwością tego wirtualnego podpisu. I też się wtedy dałoby to w taki sposób załatwić. Natomiast no tutaj to jest taki bardzo ekstremalny już przykład, że ktoś jest niepełnosprawny, starszy, bez rodziny i generalnie mieszka w chatce na szczycie Giewontu. No to no moglibyśmy się pokusić, że do każdego obywatela trzeba dotrzeć, no ale jeżeli ten obywatel no też może na przykład z własnej woli się tak trochę odciąć od reszty społeczeństwa, no to no bardziej to bym upatrywał, żeby stworzyć możliwość, która nie wyklucza nikogo, niż usilnie próbować każdego wciągnąć. Bo jeżeli ktoś chce, to znajdzie sposób. A jeżeli nawet mamy jakiś tam odsetek, bo takich ludzi, którzy faktycznie są niepełnosprawni i starsi, że są przykuci do łóżka i nie mogą wyjść, no czy taka osoba chce się angażować politycznie, taka osoba już kontempluje sens istnienia, a nie czy będzie PiS czy PO u władzy. Myślę, że to jest taki bardzo ekstremalny przykład, natomiast no tutaj jest tyle możliwości, właśnie aplikacja, czy pójście do Urzędu Miasta. No, wydaje mi się, że to już na pewno będą takie wyjątki, że ktoś faktycznie nie jest w stanie. No dobra. To idziemy do kolejnego pytania dotyczącego głosomatu. Czy głosującej osobie mającej problemy ze wzrokiem może asystować za jej zgodą zaufana osoba, na przykład z rodziny, która z nią zagłosuje? Jak najbardziej tak. To nie wiem. Jak wchodzicie do tego swojego tam budki, gdzie są te miejsca do głosowania, te komisje wyborcze, to możecie tam sami wejść, możecie tam wejść z żoną, możecie tam wejść z dzieckiem. Nie widziałem problemu, żeby ktoś komuś robił z tego powodu problem. To dlaczego tutaj miałby to być problem? Nie widzę problemu, to jest decyzja tej osoby, czy sobie na to pozwala, czy nie, i chyba tyle, nie? Tak, tutaj bym nie ingerował zupełnie, nie ma sensu. Nawet osoby, które mają dobry wzrok, mogą wchodzić podwójnie do tych budek i oddawać głosy, tak więc... No. Czy nie, podwójnie oddać nie będą mogli, bo inne. Nie, ale mogą podwójnie wchodzić i oddać głos. Mają dwie kartki, sobie patrzą, jak sobie te kartki wypełniają. Może żona... po wyjściu z komisji, że o, chyba po co ja tu jestem, chyba głosować. Dobra, to teraz jedziemy z kolejnym pytaniem. Pytanie numer 9. W pełni popieram prezentowane tu rozwiązanie. W jednej z poprzednich audycji pan Bogdan rozwiewał zgłaszane w komentarzach obawy, uwagi co do nacji ludzi reprezentujących nas w rządzie, że w sumie nieważne jest ich pochodzenie, jeśli właściwie wykonują swoją funkcję zgodnie z oczekiwaniami społeczeństwa. W przeciwnym wypadku stracą poparcie i w związku z tym przyznaną im funkcję. A jak to wygląda od strony społeczeństwa? Obcym nacjom przyznano polskie obywatelstwa w liczbie, której nie można bagatelizować. Czy tu nie pojawia się jakiś problem mogący mieć wpływ na system, który ma działać przede wszystkim dla dobra Polski i Polaków? Tutaj to jest dobre pytanie, natomiast na samym poziomie demokracji pryncypialnej uważam, że nie trzeba nic więcej regulować. Bardziej, jeżeli mielibyśmy demokrację pryncypialną i w ten sposób byśmy się nią posługiwali, to na poziomie już, wydaje mi się, ustawy powinniśmy mieć tutaj uregulowane kwestie, albo nawet konstytucji, w jaki sposób można uzyskać polskie obywatelstwo. Ja na przykład bardzo bym chciał, żeby zostało zrewidowane, co przez ostatnich 20-30 lat zostało wydane, na przykład jeżeli chodzi o paszporty dla polskie obywatelom innych państw, a to zwłaszcza na przykład, które były wydawane w Izraelu, bo tutaj to te paszporty, które były wydawane, szły w dziesiątki tysięcy rocznie i ja bym na przykład był za tym, że powinien być przeprowadzona właśnie rewizja tych wszystkich wydanych paszportów i taka osoba powinna zostać zaproszona na test z języka polskiego, z polskiej historii,
musiałaby odpiewać hymn. Takie rzeczy się, to są normalne rzeczy na przykład w Stanach Zjednoczonych. Żeby uzyskać obywatelstwo amerykańskie, no, trzeba spełnić te warunki. Więc ja bym przede wszystkim zaczął od tego i wtedy by się szybko okazało, kto polskiego w ogóle nie zna, nie ma w związku z naszą kulturą i tak dalej, tylko po prostu jakimś tam sposobem, bo gdzieś tam ktoś... To byłby świetny, słuchaj, Danielu, pomysł na twoją inicjatywę, jak już będzie demokracja pryncypialna, zgłaszamy taką inicjatywę, powołujemy jakiś taki zespół, który to będzie po prostu miał zorganizować, a potem weryfikujemy wszystkie tam, nie wiem, na przestrzeni ostatnich, uzgodnimy też oczywiście na jaki czas okres wszystkich tych ludzi, którzy dostali magiczne nasze tutaj dokumenty państwa polskiego. Tak i tutaj na przykład gdybyśmy taki postulat nawet bym ja na przykład założył w ramach tej aplikacji, no to już wszyscy razem potem określamy te pryncypia po kolei. I na przykład możemy sobie też zrobić, że nawet jeżeli jest tam jakaś osoba, która ma jakiś przodków z Polski, spełnia te warunki, no to nie tylko tyle, że o, cześć, dajcie mi obywatelstwo, bo na przykład dla na przykład tych obywateli Izraela polski paszport jest też wygodny jako taka baza wypadowa na resztę świata i na Europę. No ale na przykład moglibyśmy sobie, kurczę, zgubiłem myśl, na przykład wymóc jedną z tych pryncypiów, że taka osoba musi mieszkać ileś lat na terenie Polski i płacić podatki w Polsce. Tak jest. Wtedy by się łatwo, szybko rozwiązało, kto tu naprawdę ma jakieś aspiracje i chęci do bycia Polakiem, a kto wcale nie. Bo jeżeli ktoś na przykład ma serce w Polsce, jest Polakiem z pochodzenia, no to choćby on był teraz w Kazachstanie, to on tęskni do Polski i on by zrobił wszystko, co może, tylko żeby do tej Polski się dostać. Natomiast jakieś tam inne cwaniackie układy, o których nie wiemy, albo które wypływają po paru latach od podpisania pewnych umów, no to wszystko by pasowało zrewidować. Bo potem ci ludzie, którzy właśnie nie są Polakami, ale mają paszport polski, no oni potem będą nazywani jako tutaj nasi obywatele i tak dalej, a ani oni się z nami nie chcą utożsamiać, ani my z nimi. Tak jest. To teraz jedziemy z kolejnym pytaniem, a teraz mamy pytanie. Pytanie, czy ta aplikacja już jest zrobiona? Jeśli tak, co przeszkadza, żeby ją uruchomić? Jeśli nie, to jest potrzebne, żeby ją uruchomić. Wydaje mi się, żeby ten temat zdobył dużą popularność, to trzeba ją jak najszybciej puścić w obieg i zacząć rozpowszechniać we wszystkich możliwych kanałach, gdzie ludzie chcą dobrze dla innych ludzi. W sensie, gdzie są przekazywane prawdziwe informacje, niech ludzie się dowiedzą i zaczną się już bawić. Gdy zobaczymy, jak łatwo możemy się ze sobą porozumiewać i decydować, tym szybciej zdobędzie popularność. No tutaj wnioski autora pytania są prawidłowe, natomiast jeżeli chodzi o to, czy aplikacja już jest zrobiona, czy i tak dalej, no to jest ona w powijakach, bo pierwszy raz przedstawiłem na YouTubie w 2018 roku tą aplikację. Wcześniej pokazywałem mechanizmy demokracji pryncypialnej. Od tamtej pory jest założona zrzutka, ale tak trochę idzie jak umarłemu krew z nosa. Ja mam też taki pewien opór, bo no, źle się z tym czuję i nie chcę tak żebrać po internetach, na zasadzie daj pan piątaka, zbudujemy tutaj aplikację, więc to też jest z mojej strony też takie problematyczne, żeby zdobyć to finansowanie. Chciałem w pewnym momencie zrobić to na własny koszt, ale pewne rzeczy mi się w życiu pokomplikowały i do konsekwencji do tego... Ja teraz powiem dzisiaj. Chyba przedwczoraj rozmawiałem z informatykami naszymi i powiedzieli, że wstępny koszt, żeby przygotować taki wstępny projekt tej aplikacji, to byłby między 50 a 100 tysięcy złotych. Tak przynajmniej oni ocenili, bo słuchają naszych audycji i tam gdzieś te kwoty padają. Także taka kwota jest potrzebna do zebrania, abyśmy rozpoczęli pracę nad tą aplikacją. Tak, no ja jeszcze przed 3 laty użyłem aplikacji Discord, ona jest dość mało znana w Polsce, no ale ona pozwala ją zakodować tak dość przez właściciela tego Discorda, pozwala użyć pewnych botów do automatyzacji pewnych mechanizmów. No, zrobiłem też to, żeby spróbować, żeby pokazać ludziom, że możemy zacząć się już jakoś organizować, natomiast zostało to tam chyba w ciągu 5 tygodni skopiowane. No to samo zrobił pan Janusz Zagórski z tym e-parlamentem. No i to był też w sumie taki moment, że już mi tak ręce opadły na zasadzie, że no co nie wymyślę, co nie zrobię, to zaraz się to pojawi gdzieś u kogoś innego, bardziej widocznego. Nie wiem, może zrobimy w niedługiej przyszłości, omówimy to użycie tego Discorda, bo też tam
miałem pewne plany, jak można by to było użyć tego Discorda, nadbudować go trochę o pewne narzędzia zewnętrzne, tak to spiąć, żeby strona się komunikowała z Discordem, ale to są już takie technikalia i tak naprawdę może Uzależnione i znam sytuację, że usuwali całe Discordy, bo mogą na przykład usunąć, jak powiedzą, że to jest nagle pstryk i nie ma, nie? Tylko, że ja też zrobiłem go właśnie po to, żeby móc pokazać ludziom, o co mi chodzi, żeby ludzie mogli zacząć w jakiejkolwiek formie, nawet prototypowej, z tego korzystać. No bo chciałem w jakiś sposób przekonać ludzi do tego, co im proponuję, bo sobie zdaję sprawę, no teraz jak o tym mówimy, to jest super nowość i tak dalej. Inni ludzie też tam, co mają podobne rzeczy, które głoszą, też się tym egzaltują, jak coś, Amerykę odkryli. A prawda jest taka, że demokracja pryncypialna powstała w 2015 roku już. I to jest już 9 lat za chwilę, jak demokracja pryncypialna istnieje, więc... Jeszcze jedną rzecz, którą chciałem powiedzieć, to zobaczcie, nasze państwo wydaje 120 chyba miliardów na Ukrainę. Teraz znowu kolejne chyba ze ileś tam miliardów na Ukrainę. A my nie potrafimy, słuchajcie, zebrać parę dziesiąt, czy tam nawet 100, czy 200 tysięcy złotych na projekt, który da nam tyle, słuchajcie, możliwości. To jest, zobaczcie, jakie to państwo... Są zasięgi, bo tutaj wiesz, jak nawet będzie jakaś głupia inicjatywa, ale będzie na tyle nośna, bo na przykład, nie wiem, Seicento rozbite przez panią premier, no to ludzie uzbierali chyba ze 150 tysięcy na tego, no to Seicento drugie. Więc nawet przy bzdurnych inicjatywach, gdzie tam ludzie próbują zrobić jakąś zrzutkę, one są mają sukces, ale no muszą być nośne, muszą być klikalne. No bo mamy takie realia, że w internecie to, co głupawe, się klika, a to, co wymaga wysiłku intelektualnego, się mniej klika. I to jest porażka. Ja ci powiem, że to jest chyba jedna rzecz, która mnie tak bardzo przeraża i poraża, i jak coś gdzieś się budzę i widzę te właśnie tą klikalność idiotów, pełno jest, ale tam, gdzie są mądre rzeczy i można by przetransferować tylko ułamek tego, co oni tam, wiesz, gdzieś tam sponsorują i załatwić temat raz na dobrze, no to się nie mieści w głowie. I zobaczcie, bo powiem inną rzecz, bo ja uważam, że służby są po prostu fantastyczne. Te służby w Polsce są po prostu genialne, że mimo wszystko, że my ich tak bardzo nie lubimy, musimy docenić ich pracę, jak sprytnie działają, żeby blokować, przyciszać. Ja im powiem ci, że nawet im współczuję i mam nawet sporo sympatii do nich, bo to są inteligentni ludzie, a robotę mają taką, bym powiedział, ciężką i nawet właśnie pod tym względem im współczuję, bo no to nie jest lekka praca. Nawet jeżeli oni muszą tam kogoś podsłuchiwać, szukać kwitów, jakieś teczki robienie, jakieś podchody i tak dalej, oni widzą tyle takiego brudu. I muszą z tym żyć. Tak, tak. Ja uważam, że oni tam napadem są obciążeni psychicznie. I to albo muszą, nie wiem, wyzbyć się człowieczeństwa, albo... No nie dziwiłbym się, jakby tam był duży odsetek alkoholików w tym środowisku, bo podejrzewam, że ciśnienie na głowie, jakie mają, to tylko no, mogą ukojenie chyba w alkoholu znaleźć, więc ja tym ludziom współczuję i generalnie pozdrawiam. Ja też. Dobra, lecimy z kolejnym pytaniem. Tutaj dziwne pytanie, ja nigdy tych pytań nie rozumiem, ale okej. To jest chyba z Rumble. Aplikacja cyfrowa, w cudzysłowie pytajnik, źle się kojarzy, przemyślcie to. To chyba koniec pytania, bo nie wiem, czy to jeszcze... Nie, to był komentarz pani i tutaj ten drugie, co tam jest odpowiedź. A mnie nawet przekonaliście, że... Koszmarnie. Aha, mnie nawet przekoszmarnie źle. Po cyfrowych pseudoideach Schwaba i innych reptylii, lepszy analogowy i klasyczny. Jako buntownik bardzo sprzeciwiam się wszelkim nowym formom cyfryzacji. Wręcz jestem za powrotem do analogów z przełomu lat 80., 90. i ich utrwaleniem na stałe. No to jest naprawdę dla mnie przekomiczny komentarz, no mimo wszystko. Ale też nie do końca, bo widzisz, no cała technologia i cyfryzacja jest wykorzystywana tak naprawdę przeciwko nam, jako ludziom, obywatelom. Wszystko to, co robią korporacje, to, co robią politycy, to wszystko ma służyć większej inwigilacji. To całe 5G umożliwia tylko wprowadzenie kolejnych mechanizmów kontroli nad nami i tak naprawdę przybliża nas do możliwości zamknięcia nas w tych 15-minutowych cybergettach. Więc z jednej strony całkowicie można zrozumieć takie obawy i ja też widzę takie zagrożenia w technologii, jakie ona niesie, natomiast sama technologia w sobie nie jest zła, bo to jest jak z nożem, można nim pokroić chleb, a można nim też zabić. Więc to, jak jest wykorzystywana technologia, to już ją określa, czy to jest dobre, czy to jest złe. Natomiast jeżeli my będziemy bierni,
to świat się nie zatrzyma w miejscu, tylko ta technologia będzie rozwijana w dalszym ciągu i jeżeli będzie rozwijana przez tych samych ludzi, co obecnie kreują nam rzeczywistość, no to możemy się spodziewać, że będzie ona wykorzystana przeciwko nam. W momencie, kiedy my ją użyjemy i to w odpowiedni sposób, tak żeby to nam służyło, tak jak na przykład umożliwia to demokracja pryncypialna, to my za pomocą tych cyfrowych narzędzi zakładamy smycz i kaganiec na tych polityków, którzy mają wpływ decyzyjny nad tym, jakie prawo mamy ustanowione w Polsce. Więc sama technologia zła nie jest, jest kwestia tylko wykorzystania tej technologii. Więc tak nie jest. Możemy się od niej, nie wiem, zbraniać, bo to nie jest rozwiązanie. To jest tak, jak ludzie, którzy mówią, że nie ma na kogo głosować, to w ogóle nie będą brali udział w wyborach. Ale politycy też tak, to jest im wygodne. Oni nawet się cieszą, że tak jest, bo oni nas tak pokolenie za pokolenie uczą nas takiego przeświadczenia, że nic nie możemy. I no ja już 10 lat kręcę się w tych około politycznych ugrupowaniach w tym środowisku. I jest tak, że co pokolenie przychodzi, no bo od wyborów do wyborów, ale te grupy ludzi, tych, którzy się aktywizują, bo tak samo ja miałem 20 parę lat, wkurzyli mnie w końcu na tyle, a miałem na tyle pomysłów, że wiedziałem, jak to powinno być zrobione, więc stwierdziłem, że to ja wam teraz pokażę i zrobię z wami porządek. No i tacy ludzie, jak mają 20 parę lat, mają jeszcze jakieś idee, wierzą, że świat jest sprawiedliwy i chcieliby coś zrobić dobrego, no to jak oni się zderzą z polityką, no to szybko się uczą, no bo spalone nadzieje, rozczarowania i tak dalej, no oni nas metodycznie uczą. Karierowstwa, wiesz, i wchodzą w tą karierowanie. To tylko mały procent. Większość ludzi, którzy się aktywują, chcą coś zrobić dobrego, a mają czyste intencje i zderzą się z tą ścianą i zobaczą, jak to wygląda, jaki to jest gnój, no to im się odechciewa i tacy ludzie się właśnie wycofują i to są ci właśnie ludzie najbardziej tacy wartościowi, jeżeli chodzi o intencje, jakie reprezentują sobą, którzy chcieliby coś zrobić dobrego, ale wiedzą, że w szambie się niewiele da zrobić oprócz tego, że można się ubrudzić, jeszcze zostać obrzuconym przez innych, którzy nie wiem, właśnie chcieliby sobie w tym systemie budować karierę. No i tacy ludzie są zniechęcani. I właśnie potem mamy tą wyuczoną, bierną postawę obywatela, który już jest nauczony, że nieważne, co tam uważasz, co tam chcesz, nic nie możesz. Ale też uważam, że nie można popadać w takie, wiesz, jakieś takie skrajności, że my mamy być analogowi, czyli cały świat pójdzie w rozwój cyfryzacji i tak dalej, a my tutaj w centrum Europy zamkniemy się, poprzecinamy kable i będziemy, słuchajcie, wracać do analogów. No to byśmy skończyli jak Amisze w Ameryce, byśmy mieli tam jakiś rezerwat wykrojony i to sobie siedźcie, prądu nie macie, bo jesteście analogowi, to sobie tam, nawet pedałowanie na rowerku by nie przeszło, to wodę sobie nosicie, wiatr rzeki. No ale tak to jest. Nie, no technologia, świat się nie cofnie. To technologia tak czy siak się będzie rozwijać. I ona się, poza tym to, co my widzimy jako technologię, która jest dana do użytku cywilnego, to i tak jest coś, co technologie wojskowe dużo dalej wyprzedzają. Przecież w latach 80. został nam cywilom dany internet, i to nie dlatego, że wojsko stwierdziło, że damy ludziom internet, no bo to był wynalazek na początku wojskowy. Oni nam dali internet, bo oni już w latach 80. mieli coś lepszego. A dopiero po ilu? 30 latach? 40 latach? Internet, jaki my znamy, ten cywilny, dochodzi do takiegoś, można powiedzieć, takiego w miarę pełnego rozkwitu, gdzie on faktycznie, chociaż no, też jesteśmy na progu tej rewolucji Web 3.0 i teraz kwestia, jak to się rozegra, ale to sami widzimy, to 30 lat co najmniej minęło, zanim ta technologia w rękach cywili się rozwinęła, więc to, co ma wojsko, no, można powiedzieć, no takie wojsko na zasadzie amerykańskie, chińskie i rosyjskie, bo nasze wojsko to raczej, no wiemy, jak wygląda, no my jesteśmy na tym poziomie takim tubylczym, że mamy tam jakieś pistolety strzelające kije i tak dalej, natomiast te takie technologie super zaawansowane, no to one są kontrolowane przez właśnie wojsko amerykańskie, rosyjskie i chińskie, no te przez te największe potęgi. Bo jak w sumie by nawet jakaś technologia wypłynęła w mniejszym kraju, która mogłaby zaburzyć ten porządek międzynarodowych tych korporacji, no to pewnie zostałaby albo wykupiona i schowana do szuflady, bo tak się najczęściej dzieje, no albo różne rzeczy by się mogły przydarzyć takiemu autorowi takiej technologii, albo no jakkolwiek, no potrafią to skontrolować sytuację, żeby żadne technologie, nawet takie, które mogłyby nas kopnąć rewolucyjnie do przodu, nie mogły być zbyt niezależne, bo to też się nie opłaca, no bo skoro korporacje już mają wyprodukowane dane na jakieś modele, nie wiem, choćby kart graficznych, jakichś procesorów, no to oni też nie wprowadzą nowych odkryć, tylko oni się zostawią na
przyszły rozwój na kolejne lata, żeby jeszcze zejść z tego magazynu, który mają wyprodukowany i żeby też nie podbić na tyle szybko poprzeczki, żeby zaraz nie mieć blokady technologicznej, której sami będą mieli problem przeskoczyć. No dobra, to mamy pytania, słuchaj, z dzisiaj. Już je teraz będę wyświetlał. W jaki sposób można zainstalować aplikację demokracji pryncypialnej przy urzędach miasta i czy będzie stopniowana, to chyba ci o te, wiesz, sekcje typu dzielnica, miasto, inicjatywa na poziomie miasta, gminy czy na szczeblu krajowym? No, jeżeli chodzi o zainstalowanie aplikacji, tej cyfrowej aplikacji demokratycznej, no to to będzie po prostu kwestia zainstalowania jej na telefonie. Jeżeli chodzi o wprowadzenie, jeżeli mielibyśmy już zainstalowany system demokracji pryncypialnej i on by obowiązywał w Polsce, no to przy urzędach Urzędu Miasta, no to by funkcjonowało w ramach tego głosomatu, który omówiliśmy we wcześniejszej audycji którejś, gdzie pokazaliśmy, jak za pomocą tego stacjonarnego oddawania głosu, te głosy mogłyby być zaliczone do systemu elektronicznego i summa summarum, żeby ten system głosów był połączony. Jeżeli chodzi o stopniowanie, no to tak, jest tam pewne rozgraniczenie, no bo mogą być inicjatywy, które dotyczą stricte danego miasta, danej gminy, albo też województwa, albo też na poziomie krajowym, więc tutaj jest na przykład to rozbicie, gdybyśmy mieli już faktycznie działającą demokrację pryncypialną, no to przy popchnięciu tej inicjatywy lokalnej na wyższy poziom, jeżeli to jest inicjatywa taka ustawodawcza, która ma dotyczyć całego kraju, no to 10% posłów musi ją poprzeć, żeby ona wskoczyła na ten poziom ogólnokrajowy. W przypadku gminy czy województwa tam jest poziom 33% składu radnych, żeby ona właśnie przeskoczyła na ten poziom z tego lokalnego, na ten albo gminy, albo znaczy, żeby weszła już w porządek obrad. To tam mogą to klepnąć właśnie i radni gminni i radni wojewódzcy. Natomiast jeżeli na przykład ktoś stworzy inicjatywę w telefonie, to na przykład sam z siebie może już oznaczyć zakres tej inicjatywy, no bo autor chyba wie, co chce. Jeżeli ktoś na przykład robi inicjatywę, postawmy tu ławkę i wrzuca lokalizację, tej, gdzie ta ławka miałaby powstać, no i na przykład potem, no to jaki sens miałoby ustawienie takiej inicjatywy ustawodawczej ogólnokrajowej, jeżeli sprawa się tyczy ławki w parku na danej alejce. No to ludzi z tej dzielnicy, z tego miasta może to interesować, no ale kogoś, kto mieszka z drugiej strony Polski, to już zupełnie nie. Ja coś może powiem, żeby wam tak zobrazować. Wyobraźcie sobie Ochotę Warszawa i wyobraźcie sobie, że tutaj prezydent Rafał Trzaskowski składa inicjatywę warszawiaką w Ochocie, albo nie wiem, całym warszawiaką. Pokazuje wam projekt zdjęcia pewnego instalacji, którą chce dokonać, nazywa to lapidarium i mówi, że koszt produkcji będzie 9 milionów złotych. I teraz wyobraźcie sobie, żeby on to musiał przeforsować, musiałby się zapytać mieszkańców, czy chcą takiego lapidarium za 9 milionów złotych. Przepraszam was tutaj widzowie, jak myślicie, jaki byłby wynik głosowania i referendum w takiej sprawie? Albo inaczej, jaka byłaby ewentualnie chęć poparcia tej w ogóle inicjatywy przez mieszkańców Warszawy? A ja bym jeszcze zapytał, jakie byłyby konsekwencje dla takiego radnego czy polityka, który na takie coś się pozwala. Bo my byśmy to potem w ramach tej aplikacji widzieli, że o, ta ławka kosztowała 128 tysięcy złotych. I na przykład z tego, co kojarzę, to w Krakowie, nie wiem, czy to dotyczy wszystkich samorządów, jest coś takiego, że dopóki wydatki chyba nie przekraczają 128 albo 129 tysięcy złotych, to nie ma potrzeby rozpisywania na nich przetargów publicznych. No, ale dopóki nie osiągną tych 128-9 tysięcy, no to można to po prostu zlecić. No i takie przypadki w Krakowie były, że ławki potrafiły kosztować 120 parę tysięcy złotych. Ławki. Gdzie taką ławkę to ja ze szwagrem za 1000 zł bym sklepał i to jeszcze byłaby... Jeszcze miałbyś, wiesz, 200% przebicia na niej. 200%? Poza tym nawet to w Warszawie, to co był ten strefa relaksu z palet zrobiona. 1 000 000 złotych. Też 1 000 000 złotych, tak. Albo jakiś tam był, jajko było takie niebieskie za 250 tysięcy złotych. Tak, no i to są rzeczy, których my nawet się dowiemy przypadkiem gdzieś tam kiedyś, ale gdybyśmy to mieli na twardo wrzucone w aplikacji, że na przykład nasz urząd gminy, czy tam rada miasta zdecydowała się na coś takiego i coś takiego, no to byśmy już albo mogli to zablokować w tym procesie decydowania o tym, albo moglibyśmy wyciągnąć konsekwencje wobec tych, którzy to poparli. Natomiast no już
nie byłoby tak łatwo żerować na naszych pieniądzach, bo to są nasze pieniądze, które są po prostu rozkradane i w samorządach, w tym takim świecie około politycznym, to ludzie nawet uważają, że w samorządach jest więcej pieniędzy niż w Warszawie. Dlatego poczujcie tą potęgę demokracji pryncypialnej, no właśnie chociażby w przypadku tego lapidarium i tych wszystkich idiotycznych wydatków, ławki patriotyczne, nie wiem, wieża widokowa we Wrocławiu, tego naprawdę można by mnożyć i mnożyć, i by się okazało, że my kilkadziesiąt miliardów albo i więcej wydaliśmy na jakieś bzdety po to, żeby do czyjejś kieszeni trafiły tak naprawdę nasze pieniądze za fliko. A jeszcze, bo mi się przypomniało w poprzedniej audycji, nie wiem czy w tej ostatniej, czy jeszcze wcześniejszej, było pytanie o to, co zrobić, gdyby te postulaty obywatelskie, czy te inicjatywy obywatelskie przekraczały budżet. Ja wtedy odpowiedziałem, tak, bo to było przy rolnikach, ja wtedy odpowiedziałem w kontekście do rolników, że to tutaj nie bardzo ma to zastosowanie, bo akurat w tym rozwiązaniu to jest kupa pieniędzy, które, mnóstwo pieniędzy, które można zarobić, więc tutaj kosztów jakichś strasznych nie widać. Natomiast jak sobie obejrzałem tą naszą poprzednią audycję, to to było dobre pytanie dość, tylko właśnie przez to, że ja się odniosłem do rolników, bo o tym rozmawialiśmy, ale wydaje mi się, że ta osoba pytała bardziej o takie ogólne zapytanie, co by się stało w takiej sytuacji. No i no uważam, że to by można rozwiązać na przykład w bardzo prosty sposób, że to my też decydujemy o budżecie, który będzie konstruowany na przyszły rok. Bo jeżeli mamy jakąś grupę postulatów, bo na przykład obecnie, żeby stworzyć ten budżet państwa na przyszły rok, no to o tym decydują partie. I w związku z tym, kto ile ma tam posłów, kto jest u władzy, kto rządzi, no i kto ma jakąś siłę przepchnąć tą swoją agendę, którą nam chcą tu nam wrzucać, no to oni tutaj mają największy wpływ na kształt tego budżetu, partia rządząca. W momencie, kiedy my to mamy stworzone tak w tej kooperacji z obywatelami, to tak naprawdę potem my możemy w tym budżecie zawrzeć nie program partyjny, tylko właśnie te inicjatywy, które są dla nas ważne i możemy nawet odgłosując na przykład na nie, na ważność tych inicjatyw, to albo one mogą być już wstępnie schierarchizowane, no bo każda inicjatywa już będzie wiadomo, jakie ma poparcie takie totalne, globalne dla tej inicjatywy, a jeżeli na przykład będzie jakiś taki szary ogonek, że coś nam się nie mieści, no to albo możemy zdecydować, że, bo na przykład CPK, to jest taki ostatnio trendy temat, więc weźmy sobie na przykład takie CPK, że robimy taką obywatelską spółkę akcyjną w myśl kapitalizmu społecznego, no i potrzeba na to inwestycji. No to moglibyśmy się sami zgodzić na przykład na podatek, że okej, będziemy mieli taki podatek celowy stricte na tą inwestycję i na przykład sami się zgodzimy na to, żebyśmy zostali opodatkowani, ale na przykład potem jako akcjonariusze czerpiemy z tego korzyści. I wtedy na przykład przy takich różnych postulatach, inicjatywach, które mogłyby funkcjonować w taki sposób, że można je stworzyć z nich obywatelską spółkę akcyjną, no to albo można by to zrobić na zasadzie, że się sami opodatkowujemy i wtedy wszyscy mamy równą część, albo nawet na zasadzie inwestycji w tą inicjatywę, jeżeli ona wymaga dodatkowych środków. Natomiast najprościej można to ująć w taki sposób, że obywatele tutaj przy tworzeniu budżetu również mogliby o tym decydować. I wtedy na przykład nie mamy tego programu partyjnego, tylko mamy decyzję obywateli tak naprawdę. No. Dobra. Mamy kolejne pytanie tutaj z dzisiejszego czata. Czy możesz podać, Danielu, plan wdrażania narzędzia cyfrowego w etapach? Czy masz takowy i ewentualne rozpoczęcie jego stosowania w prostej formie, a potem go rozbudować? Przydałby się już? No tak, taki plan mam oczywiście. No, najważniejsze w tym momencie to jest zdobycie tak naprawdę finansowania, żeby móc skonstruować tą aplikację. Na pewno. Na przykład to jest coś, na czym się sam zastanawiałem, bo z jednej strony można zatrudnić firmę informatyczną, tylko że wtedy też trzeba wziąć pod uwagę zyski tej firmy. Jeżeli miałbym do tego podejść sam, na zasadzie takiej, że mam możliwość bycia architektem tej aplikacji i móc przypilnować, jak ona będzie tworzona, no to ja bym był za tym, żeby zatrudnić samemu, w sensie zatrudnić najlepszych specjalistów do tego zadania i to wtedy można by zatrudnić po prostu ludzi najlepszych w danej temacie, na przykład blockchain czy inne takie zagadnienia, od na przykład zabezpieczeń i tak dalej, zatrudnić najlepszych gości na rynku, paru i potem kilku mniejszych, w sensie mniej uzdolnionych, którzy po prostu będą się zajmowali
realizacją tego kodu, który zostanie zaakceptowany przez tych ważnych. I wtedy wydaje mi się, że przy takim samym zarządzaniu budową takiej aplikacji na pewno to powinno być taniej. Poza tym ja też miałbym taką większą swobodę zdradzania pewnych elementów tej ekipie, która miałaby to produkować, bo też mam pewne obawy, żeby na przykład, no ale to są moje obawy, żeby na etapie budowy ktoś nie próbował udawać, że chce pomóc, a tak naprawdę będzie chciał tylko przejąć, spróbować zamontować jakieś tylne drzwiczki i w ten sposób. Więc tutaj tą kwestię zabezpieczeń dla mnie to jest ultra ważne, bo doskonale zdaję sprawę, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy i to jest dla mnie tutaj priorytet. Jak moglibyśmy rozpoczęcie jej stosowania? No to też chciałbym to zrobić w taki sposób, żeby móc ją pokazywać etapami, no bo zdaję sobie sprawę, że ani nie jestem znany ani z nazwiska, ani z twarzy i nie mam żadnej wiarygodności takiej publicznej, więc jeżeli tylko będzie możliwość zrobienia tego pierwszego kroku, żeby pokazać już coś obywatelom, no to ja bym właśnie szedł w ten sposób, żeby to pokazywać etapami, no bo raz, że ludzie się zdążą o tym przekonać, czy to jest fajne, będą mogli już zacząć tego używać, więc będziemy mieli ten etap edukacyjny, no i też ja się uwiarygodnię w tym procesie i ludzie będą mogli zdecydować, czy to, co prezentuję w tym pełnym projekcie jest czy coś, co oni by mogli chcieć. Więc no, plan mam taki, jak się to potoczy, to zobaczymy. No, tak naprawdę wszystko się rozbija o te finansowanie, żeby to móc sfinansować budowę tego, natomiast tutaj właśnie też podkreślam, że na razie przez to, że o tym mówię, to mi nie chodzi o to, żeby państwa namówić, wejdźcie i wpłaćcie na zrzutkę. Jak ktoś może, to oczywiście dziękuję i jestem wdzięczny, natomiast bardziej tutaj moim zdaniem w tym momencie jest ważne, aby po prostu dotrzeć do ludzi, bo jeżeli na przykład będziemy mieli jakąś bazę ludzi, która, tak jak na przykład tutaj autor tego pytania prezentuje taką pozycję, że chciałby czegoś takiego, no to jeżeli będziemy już mieli na tyle dużą grupę ludzi i powiemy, proszę państwa, potrzeba tyle, robimy, no to wtedy dużo łatwiej będzie tych ludzi przekonać do tego na zasadzie dajcie po piątaku i jesteśmy w stanie to zrobić. No ja bym tutaj nie szedł tak minimalistyczne, wiesz, jakieś takie rzeczy tylko, bo to jednak poważna sprawa jest jednak. Tak, tylko że to też ważne, żeby uwiarygodnić się przed ludźmi, bo ja sobie zdaję sprawę, że też może myśleć, nie wiem, ustawiłbym tam na zrzutce właśnie 1 000 000 zł, 2 000 000, to ktoś sobie pomyśli, no weźmie, zbierze pieniądze, wyjedzie do Meksyku i tyle go widzieliśmy. Tak, ale to jest właśnie straszne, że ludzie na brednie, słuchajcie, wydają mnóstwo pieniędzy na kompletnie nieistotne rzeczy, a coś, co jest tak istotnego dla państwa polskiego, Daniel zbiera już 9 lat i nie umie nazbierać. No to jest, znaczy, to jest, słuchajcie, to wariatów. No. Ale to jest kwestia właśnie dotarcia do ludzi i tutaj ja nie mam pretensji ani żali, wiem jak po prostu świat wygląda, no trzeba się po prostu zaadoptować, dostosować i no to jest, jeżeli, ja sobie zdaję sprawę, że to jest moja odpowiedzialność i obowiązek, no bo skoro ja sobie coś wymyśliłem i chcę to zaproponować ludziom, no to to jest, ciąży na mnie, żeby z tym do ludzi dotrzeć. No, nie mam talentów takich medialnych, więc to mi też szło dość opornie, żeby na YouTubie tam produkować treści. Poza tym, jest to skomplikowane, ale w sensie możliwość zebrania tych środków. No, był pewien etap, że chciałem to zrobić za własne pieniądze i nawet podjąłem takie decyzje życiowe, że powinienem na to wtedy mieć, żeby móc to sfinansować samodzielnie, no ale pewne wydarzenia się zdarzyły takie, że do dzisiaj się konsekwencje za mną ciągną. Dobra, lecimy z kolejnym, słuchajcie, pytaniem. Mamy takie pytanie, a czy my ludzie, czy będziemy mogli decydować, czy Polska będzie mogła mieć sojusz z innym państwem, to miało być chyba niż NATO? No, obywatele będą mogli decydować o wszystkim. Zresztą jest tam zapis w tym 12 punktach, że nie ma nikt w Polsce prawa podpisać jakiejkolwiek umowy wiążącej dla Polski i Polaków bez odbycia się referendum obywatelskiego. Więc jakakolwiek decyzja, która nas zobowiązuje na przestrzeni międzynarodowej, musi się odbyć referendum. Więc a co my zdecydujemy w ramach referendum? No to jest, nie ma ograniczeń. Nie ma ograniczeń ani do kwestii podatkowych, ani do kwestii militarnych. Możemy, drogą referendum możemy decydować absolutnie o wszystkim. I po to właśnie jest ten princeps, który ma tam możliwość wtrącenia się, żeby w razie czego mógł wyskoczyć za kwiatka i powiedzieć halo, halo Polacy, nie róbmy tego, bo tragedia będzie. Dobra, to mamy tutaj kolejne pytanie. Jeśli dany klient mieszka za granicą i jest osobą chyba pozbawioną praw publicznych, prawomocnym orzeczeniem sądu.
głosując przez aplikację, ominie to orzeczenie i co wtedy? Nie ominie, bo jeżeli będziemy mieli ten system uznany przez władzę państwową, no to w takim systemie będzie wiadomo, kto ma prawo wyborcze, a kto nie. Bo ta aplikacja będzie to wiedzieć, więc no takie rzeczy nie będą mogły się zdarzyć. No dokładnie, przecież ta aplikacja będzie musiała mieć możliwość być tak zsynchronizowana z taką bazą i będzie zaciągała tę historię. Ja w ogóle uwielbiam, ja wiem, że to są może i ważne rzeczy, ale słuchajcie, ja naprawdę chyba nigdy takich pytań nie było, jak ktoś się zastanawia nad systemem DONTA, czy oni mogą, czy nie mogą, czy wyciągają, czy nie wyciągają. Ale zobaczcie. Ale dobrze, niech ludzie pytają, bo to wiesz, ja na przykład, mnie już na przykład ludzie dwa razy zdziwili z pewnymi pytaniami i stwierdziłem, że chyba trzeba to dopisać, żeby to było jasne. Więc ja na przykład z tych pytań też wyciągam wiedzę, bo tak sonduję sam, co ludzie rozumieją, co, o co pytają, co wymaga lepszego wyjaśnienia, bo na przykład coś w moim projekcie nie do końca, na przykład ja wyjaśniłem odpowiednio, że każdy może to odczytać tak samo, więc ja uważam, że taka forma pytań o wszystko i nawet takich abstrakcyjnych rzeczy jak najbardziej, bo no tylko na plus, a jeżeli, no poza tym ludzie dochodzą na różnym etapie, więc też trzeba brać to pod uwagę, że możemy dzisiaj odpowiedzieć na jakieś pytania, a za tydzień być dokładnie to samo, tylko dlatego, nie ze złośliwości ani złych chęci, tylko dlatego, że ktoś po prostu przyszedł dopiero. Teraz już się do tego przyzwyczaiłem. No i tu właśnie takie kolejne z tego typu pytań. A na jakich zasadach mogłyby głosować osoby bezdomne, ale posiadające obywatelstwo polskie? No, miałeś takie pytania, to masz, Danielu. No musieliby chyba do ambasady pójść, nie? Bo to jest osoba w Polsce, czy nie? A nie, bezdomna w Polsce. Nie piszę. No, po prostu tak już do miasta, nie, tam no gdzie to, się no przebywa. To, no to po prostu idzie do urzędu miasta i tam oddaje głos. Dlaczego miałby nie? No przecież nie mamy powiedziane... Są głosomacje, no to... Że osoba ale bezdomna jest pozbawiona pracy. Rozumiem, że ma, który by potwierdził jej tożsamość, bo gorzej jak dokumentu nie będzie miała i nie będzie potrafiła potwierdzić swojej tożsamości. Bo zaraz takie pytanie się pojawi, co będzie jak zgubi dowód osobisty, wiesz, albo jakiś inny paszport czy prawo jazdy. No nie, no tutaj odpowiedź jest prosta. No, osoba bezdomna no, powinna posiadać jakieś dokumenty, tak? Powinna. Jeżeli ma obywatelstwo polskie, no to z założenia jest osobą uprawnioną do głosowania, więc wtedy po prostu idzie do Urzędu Miasta i tam oddaje ten głos. No nikt go nie ma prawa wyrzucić. No przecież nawet jak w tym momencie bezdomny pójdzie do komisji wyborczej, to też muszą przyjąć jego głos. Nie ma żadnych czarów. No. To, że ktoś jest bezdomny, to nie znaczy, że jest pozbawiony i wykluczony całkowicie z jakiegokolwiek życia publicznego. Poza tym no, bezdomny to też nie musi być koniecznie jakiś tam obsikany menel na ławce, który tylko co się obudzi, to myśli o tym, że flaszkę potrzebuje na flaszkę potrzebuje używać. No nie każdy bezdomny taki jest. No, niektórzy po prostu tak im się życie pokierowało, że może akurat tak się zdarzyło, no ale mi się zdarzyło rozmawiać z pewnym bezdomnym, który alkoholikiem wcale nie był. No, a ja z drugiej strony jestem ciekawy, jak dzisiaj głosują tacy bezdomni. Ja myślę, że ich to średnio obchodzi, bo tacy ludzie, oni chcą mieć spokój. Oni... Ale wiesz, jak będą mieć demokrację pryncypialną, to będzie ich cel życiowy. Oni po prostu przestaną być bezdomni, bo tylko po to, żeby móc zagłosować poprzez, wiesz, albo głosować, albo aplikację. Ja wiem, ja żartuję. Ale taka osoba bezdomna, jeżeli, nie wiem, życie tak się pokrzywiło, że ci ludzie wylądowali, czy to wyszły z jakiejś animozje rodzinne, czy jakiś ktoś został oszukany w biznesie i stracił wszystko. Są różne historie. Oczywiście. Więc ja bym tutaj, no osoba bezdomna to nie jest osoba zła, ani wyklęta, ani w żaden sposób. No, my mamy jakieś pewne obrzydzenie do nich, no bo brzydko pachną, a czasami no, po prostu część z tych meneli jest po prostu namolna, bo ja też znalazłem sobie taki sposób, jak prowadziłem firmę w takim miejscu przy rynku głównym, to przesiadywali mi tam na ławce koło mojego lokalu bezdomni. I oni tam, panie kierowniku, papierosa, złotóweczkę i tak dalej. To ja po pewnym czasie nauczyłem się takiego sposobu na nich, że jak już widziałem, że idzie do mnie, to ja do niego, panie kierowniku, złotóweczka, papieroska. I oni wtedy byli rozwaleni, no bo to jest ich tekst. Nie? I... Tak jak tutaj zresztą pisze jeden z naszych widzów, w dzisiejszym systemie można bardzo łatwo stać się bezdomnym. No w Ameryce na przykład to jest plaga w tym momencie, bo tam kilkadziesiąt procent ludzi mieszkających w Kalifornii jest bezdomnych. Chyba 20-25% jest bezdomnych już prawie, także to jest naprawdę gigantyczna ilość. No Ameryka jest już na początku bycia państwem upadłym tak naprawdę.
Oni tylko tak, no, mają fajne produkcje hollywoodzkie i tak dalej, ale jeżeli chodzi o życie ludzi, którzy tam, obywateli amerykańskich, no to no oni tam za, to już nie jest kraj, który się rozwija. To jest kraj, który będzie zaraz miał duże problemy. Dobra, teraz słuchajcie, mam tutaj od Izy pytanie, oczywiście ono było, nie musiałeś mi przypominać, tylko było w kolejce to pytanie i to pytanie brzmi: dlaczego aplikacji nie zrobisz, jak robią teamy, projekty blockchain i społeczność, która zainwestuje, odbierze potem profity? Myślę, że tak najszybciej kasa by była na apkę. Ja powiem tak. To, co ja Państwu zaprezentowałem, jeżeli chodzi o tą aplikację, to i tak jest wierzchołek góry lodowej. To, co jest możliwe jeszcze oprócz tego, otworzy pewne inne możliwości. I jeżeli chodzi o ewentualny, że ktoś zainwestuje, a potem odbierze profity, no to ja uważam, że to byłoby niesprawiedliwe wobec ludzi, którzy mieliby korzystać potem z tej aplikacji, aby ktoś z tego czerpał profity. I tak jak ja to mam poukładane, to przepraszam, nie dość, że ludzie będą właścicielami tej aplikacji, to jeszcze jeżeli będą jakiekolwiek benefity z nich, to ci ludzie będą z nich korzystać, nie inaczej. Więc taki rodzaj, że znajdziesz jakiś anioł biznesu i tak dalej, ale będzie chciał mieć jakiś udział majątkowy w tym, to ja takie propozycje już miałem. Już nawet bym powiedział, ze 3 lata temu ktoś mi proponował, że zrobimy tą aplikację, ale że jeżeli będą z tego płynąć korzyści, to on chce mieć z tego równy udział i tak dalej. Ja tłumaczyłem tej osobie, że no okej, zarejestruję to jako fundacja, bo taki jest cel, że to jakąś formę prawną musi mieć, więc zarejestruję to jako fundacja i to będzie tak poukładane, że z tego nie będzie pieniędzy, bo to nie ma być coś, co ma być biznesem. No i tamta strona bardzo mnie namawiała, żebym jednak się zgodził, że możemy zrobić taką fundację, jak ma przecież WOŚP i tak dalej, i tak dalej. I podziękowałem. A miałem propozycję na zasadzie, że jest paru informatyków, on ma finansowanie, on to sfinansuje, ale chce mieć równy udział. No i podziękowałem. Co ja mogę powiedzieć? Słuchajcie, na dzisiejszy dzień wyczerpaliśmy pytania i słuchajcie, zobaczcie jedną rzecz, którą chciałbym podkreślić. Nie ma pytań, których tutaj pomijamy, które gdzieś tam przemilczamy i udajemy, że ich nie widzimy. Wszystkie pytania, które zostały zadane, padły na ekranie. Jest jedno pytanie, które zapytam się po prostu, czy chcesz na nie odpowiedzieć, bo tutaj nasz znajomy wspólny prosił, żeby ci to pytanie zadać, dlatego ci je tutaj za chwilę zadam, ale możesz powiedzieć, że nie chcesz na to pytanie odpowiedzieć, a mianowicie pytanie brzmi w ten sposób. W jaki sposób i co się stało, że wpadłeś na pomysł wymyślenia, jak wymyśliłeś demokrację pryncypialną? Dawno, dawno temu. To było... Ja znam tę historię, ale nie wiem, czy będziesz ją opowiadał tutaj. Znaczy, mogę powiedzieć o przyczynach, które do tego doprowadziły. No, w 2010 roku wpadłem na pomysł na zrobienie aplikacji, no takiego serwisu a la Facebook, ale dla firm. I od tego się zaczęło, bo ja byłem przedsiębiorcą, odkąd miałem 19 lat, to już założyłem firmę i całkiem dobrze sobie radziłem. A od dzieciaka miałem ten dryg przedsiębiorczy. No i pewne takie rzeczy, które się dzieją wokół nas, widziałem, że można by załatwić trochę inaczej, łatwiej, sprawniej i tak dalej. No i zaczęło się to tworzyć, to Fair Space, które gdzieś tam się przewija w moich filmach, czyli ten taki serwis. Tylko że na początku pierwsza myśl to była właśnie portal dla pracodawców i pracowników, no a potem przez parę lat to rozrosło się do takiego rozmiaru, że no wiem, że to i tak zabrzmi zuchwale, ale że mógłbym połknąć Facebooka w ten sposób. Wiem, że to są, trzeba spełnić szereg warunków i że to nie jest takie łatwe, ale jeżeli chodzi o te rozwiązania, no to było to coś pięknego i przez to, że chciałem, aby ta aplikacja zawsze była ludzi, żeby zawsze do nich należała, żeby nie było tak, że mnie zabraknie i ktoś przyjdzie inny i po prostu będzie to próbował zagarnąć i w ten sposób też kontrolować ludzi, no to zacząłem obmyślać sposoby demokratycznego zarządzania tą aplikacją Fairspace. I to miało być po prostu taki zespół mechanizmów, które pozwolą, bo tak na przykład ludzie by sobie teraz mogli wyobrazić, że są właścicielami Facebooka. No i mogliby chcieć na przykład oprócz tego, że mają tam jakąś profit z tego Facebooka, no to ten Facebook mogliby na przykład ulepszać, że mamy jakieś nowe rozwiązanie i tam drogą demokratyczną ludzie sobie przegłosowują i jest zarządzana cała aplikacja, cały taki Facebook jest zarządzany przez jej własnych użytkowników i oni też są jej właścicielami. No i zacząłem te mechanizmy wymyślać demokratycznego zarządzania tą aplikacją, no i tak w pewnym momencie do mnie dotarło, że o kurde, przecież to już jest prawie system demokratyczny.
No i dostosowałem go do po prostu realiów już politycznych stricte. No i tak naprawdę demokracja pryncypialna jest efektem ubocznym czegoś znacznie większego, o czym na razie nie chcę mówić, bo to jest dalszy etap. Najpierw się muszę przed Państwem uwiarygodnić, żebyście Państwo chcieli mnie słuchać i byli zainteresowani tym, co proponuję. Przyjdzie taki czas, że wyjawię te pozostałe takie rzeczy i one są już obok polityki, bo one już nie są związane z polityką stricte. Więc taki jest przyczynek, skąd się wzięła demokracja pryncypialna. W 2014 zacząłem chodzić po takich spotkaniach. To pierwsze spotkanie, które poszedłem, to było KNP, Kongres Nowej Prawicy. To był 2014 rok. I po dwóch, trzech takich spotkaniach stwierdziłem, że nic tu po mnie, bo z tymi ludźmi to co ja najwyżej będę mógł plakaty wieszać przy wyborach. Więc stwierdziłem, że to bez sensu. Potem się angażowałem przy tam działalności Kukiz 15 na samym początku i rozpisałem dokładnie, bo tak to demokracja pryncypialna w tym 14 roku, bo od 13 już na to wpadłem, że to już jest system demokratyczny. W 14 chciałem coś z tym zrobić, komuś przekazać, dlatego zacząłem chodzić na te spotkania tych młodzieżówek i tak dalej. W 15 to rozpisałem na twardo, w sensie spisałem to na kartkę i zacząłem w 2016, 28 kwietnia, dostał to ode mnie, zostawiłem to w biurze poselskim Kukiz 15. Potem były różne tam perypetie, no generalnie się nie poukładało między nami, ale też uważam, że wszystko ma swój cel, bo uważam, że to wszystko, co się wydarzyło, musiało się wydarzyć i uważam, że płyną z tego pewne korzyści dla samej sprawy, no niekoniecznie dla mnie, bo ja tylko sobie skomplikowałem życie przez to wszystko. No i tak powstała demokracja pryncypialna. No, rozpisywałem ją w sumie, jak siadałem do tego, że to rozpiszę, to myślałem, że mi to 2 godziny zajmie, a siedziałem następne 2 miesiące po nocach i to rozpisywałem. No i tak powstała demokracja pryncypialna. No. Znaczy powiem wam, szukam, myślę, że jakieś pytania się pojawiły, ale myślę, że zostawimy na kolejną audycję. Ten twój znajomy Mirosław pisze po dzisiejszą audycją, ten, który pisał te, tutaj widzę pytania o głos elektorski, ale to są chyba te pytania, które chciałeś omówić później. Tam te pytania od pana Mirka już są takie szczegółowe, od co w danej sytuacji, jeśli tyle głosuje i tak dalej, tam by pasowało to przedstawić przede wszystkim przedstawić rzetelnie mechanizm głosu elektorskiego, wyjaśnić tryby ustawodawcze, poparcie polityczne i żeby najpierw te mechanizmy tutaj, żebyśmy na kanale porządnie wyjaśnili, a potem żebyśmy przeszli do tych szczegółów, bo te pytania pana Mirka są już takie bardzo zaawansowane i bardzo szczegółowe. No i gdybym teraz to zrobił tutaj, to raz, że mało kto by wiedział dokładnie, o co chodzi, dlatego najpierw trzeba wytłumaczyć ten ogół, zanim przejdziemy do szczegółu, więc pana Mirka bym prosił o cierpliwość. Panie Mirku, prosimy o poczekanie do kolejnego programu, gdzie na te pytania będziemy. Może nawet nie kolejnego, tylko żebyśmy tak przynajmniej wyjaśnili te ogólne zarysy, a potem żebyśmy przeszli do tego takich bardziej zaawansowanych, szczegółowych rzeczy. Chociaż też tutaj z Bogdanem poza anteną rozmawialiśmy, że może by była dobra taka forma, że tutaj bardziej tak ogólnie do ludzi, a może jeszcze poza anteną zrobimy takie spotkania bardziej właśnie dla zaawansowanych, dla takich najbardziej ludzi, którzy poświęcili ten czas, żeby się wczytać w demokrację pryncypialną i tacy, no, którzy już konkretnie do tego podchodzą. Więc tutaj mamy dwie opcje, albo po prostu zdążymy przejść po ogólnikach i wyjaśnimy wszystko, a potem przejdziemy do szczegółu, albo jeżeli na tym etapie na przykład zbierze się takich panów Mirków więcej, no to byśmy wtedy może zrobili takie bardziej dla zaawansowanych. Tak, ja was może zmobilizuję, bo ja cały czas mam tutaj w głowie, aby zrobić spotkanie tych tak zwanych koordynatorów, liderów okręgów. Jak już się tam już brakuje, nie wiem, dosłownie chyba, nie wiem, 3 albo 4 okręgi brakują, żebyśmy mieli 41 okręgów, zbudujecie te 41 okręgów i ci liderzy, spotkamy się na takim spotkaniu właśnie roboczym, gdzie ja będę pokazywał wam, w jaki sposób prowadzić spotkania z ludźmi, a przy okazji Daniel wam będzie odpowiadał na te szczegółowe pytania. Tak więc mobilizujcie się, słuchajcie, wy tam w tych grupach, aby już jak najszybciej to zbudować. Niech waszą motywacją będzie to, że będziecie dostawać informacje poza anteną, takie, które będą dla was, no, tym takim kolejnym motorem i
to, że będziecie tą wiedzę posiadać i oczywiście przekazywać ją dalej, bo to nie jest wiedza jakaś, wiecie, tajna tylko dla niektórych, ale po to, żebyście tą wiedzę kolportowali. Oczywiście właściwie i o to nam wszystkim chodzi, żebyśmy mieli samych fachowców. Ale mam jeszcze jedno pytanie i ja na to pytanie odpowiem. Tutaj pytanie Ola zadała. Jaki Daniel ma znak zodiaku? To powiem ci, Ola, że tutaj na ekranie masz dwa skorpiony, także masz dwa skorpiony. Tutaj musi być, słuchajcie, burza, jak są dwa skorpiony, to nie ma bata, słuchajcie. Mały, ale konsan. Tak jest. Tutaj nie wiem, ja dziwię się, że na Facebooku, słuchajcie, audycja leci i wy na Facebooku nie macie pytań. No tak, nie było tam transmisji. Mam wrażenie, że niektórzy na Facebooku są troszeczkę jacyś tacy jeszcze może nie do końca wdrożeni we wszystkie aspekty demokracji pryncypialnej, ale mam nadzieję, że niebawem się poprawią i zapoznają się z tym projektem. Przypominam też, że ten projekt, ci, którzy go jeszcze nie mają, możecie go sobie ściągnąć, ewentualnie przeczytać na stronie demokracjapryncypialna.org. To jest jedna ze stron. Już wam to wyświetlę, poczekajcie, bo gdzieś tu mam ten... Mam tutaj tyle tych rzeczy, że odnaleźć to... O, to nie to, przepraszam, nie ta strona, tu jest, o. demokracjapryncypialna.org, ale znajdziecie też to na naszej stronie siewceprawdy.tv w zakładce Demokracja Bezpośrednia. Macie tam projekt demokracji pryncypialnej również, także zapoznajcie się z tym projektem. To jest podstawa w ogóle, aby zadawać pytania bez znajomości. To jest dla mnie bardzo ważne. Chciałbym, żebyście każdy samodzielnie ten projekt przeczytali, a nie oczekiwali, że ktoś wam o nim opowie i będziecie już wszystko wiedzieli. Bo oczywiście te opowieści, tak jak my to robimy, są ważne, ale najważniejsze jest to, abyście wiedzieli, o czym my rozmawiamy, bo bez zapoznania się z projektem ciężko jest chyba komentować, chociaż nie, chyba jest ciężko. Chyba trzeba jednak to przeczytać, a tym bardziej jak się słucha jeszcze gdzieś jakichś, wiecie, wypowiedzi na innych kanałach, no to już jest w ogóle nieporozumienie, a potem wchodzimy w jakieś dyskusje w komentarzach, które są... Ciężko się do nich odnieść, bo nie są w ogóle oparte na rzeczywistości, więc to jest takie jakby no, udawanie, tłumaczenie się, że nie jest się wielbłądem, kiedy zarzuty są po prostu szczapy, a nie mają w ogóle... Ja pamiętam, jak Daniel oglądał moją audycję z Mariuszem Jaremko, z doktorem Mariuszem Jaremko, żeśmy rozmawiali demokracja bezpośrednia kontra monarchia, a praktycznie ciężko było w ogóle dyskutować, bo Mariusz nie zapoznał się z demokracją pryncypialną i odnosił się cały czas do demokracji, która funkcjonuje dzisiaj w świecie i no, tak ta dyskusja była troszeczkę, tak się gdzieś mijały te nasze argumenty, a szczególnie moje gdzieś tam nie trafiały, bo nie wiedział, o czym w ogóle mówię do niego, nie? Znaczy tutaj, ale no, to jest mój projekt. Ja jestem, ja go tam stworzyłem jako tak i generalnie no, jest mi dobrze znany, a innym ludziom niekoniecznie, więc tutaj nawet ten pan od monarchii no jest usprawiedliwiony. Tam pamiętam, że proponowałeś mu wspólną dyskusję, gdy się zapozna z projektem, więc ja tutaj też ze swojej strony bardzo chętnie wszedłbym w taki konflikt na argumenty, jeżeli chodzi o takie podejście, czy to demokratyczne, czy to monarchistyczne. I to by też, może byśmy przekonali tego pana, albo ten pan by nam tutaj udowodnił, że źle myślimy, a my byśmy mogli też udowodnić, że nasze argumenty są lepsze, no bo zostały skonfrontowane z kimś, kto uważa inaczej. Więc no same plusy z takiej audycji, więc jeżeli pan od monarchii chciałby takiej audycji, to ja bardzo chętnie. I tylko, że bardzo proszę, żeby pan przeczytał tę demokrację pryncypialną, no bo łatwiej będzie, przynajmniej będziemy wiedzieć, o czym rozmawiamy. Jeżeli są jakieś materiały ze strony pana od monarchii, że my byśmy się powinni zapoznać z tym, co on tam głosi, że jest jedynym rozwiązaniem sensownym, no to ja ze swojej strony też jestem gotowy to przeczytać, więc możemy taką rzetelną wymianę argumentów zrobić, jeżeli tylko będzie. Ja tu też chcę wam powiedzieć, że Witek chociażby z okręgu 36, który tam, no jak można powiedzieć, jest tam jednym z liderów, może nawet liderem, no właśnie teraz drukuje chyba 1000 egzemplarzy demokracji pryncypialnej, tak więc możecie pójść śladem, słuchajcie, Witolda w innych okręgach i również zamówić sobie w drukarni ładnie, z ładną okładką ten projekt i dawać go osobom, oczywiście może nie wszystkim, nie jak leci, ale osobom, które wiecie, że warto byłoby im pokazać ten projekt, żeby się z nim zapoznały, bo dzięki temu możemy powiększyć grono naszych tutaj sympatyków i grono zwolenników tego projektu, co jest chyba bardzo znaczące. No. Ja zachęcam z twojej strony, także polecam, zachęcam. Danielu, mam pytanie. No, jak powiedziałem, że wszystkie pytania będę zadawał, to też zadam. Nie wiem, czy będziesz chciał tu na to pytanie odpowiedzieć i
Pytanie brzmi tak. A co z odwlekanym projektem, tematem dotyczącym ostatecznego rozwiązania kwestii pana Jerzego Zięby? Powiem tak, wiem, że miało być, natomiast ja miałem postanowienie po ostatnim moim filmie na moim kanale o e-parlamencie, że już więcej takich filmów nie będę nagrywać. To wynika między innymi z tym, że nie chce mi się już tracić czasu na tych ludzi, bo jakby nie było jakieś wycinanie tych wypowiedzi, pilnowanie tego i tak dalej, to jest cała masa czasu schodzi. Teraz z tym, co pan Zięba od tam 21 stycznia zaczął mówić wiele nieprawd na temat demokracji pryncypialnej, czy też ostatnio też moje nazwisko co chwilę tam pada z ust pana Zięby. No, tych materiałów, no mam 20 parę godzin gadania pana Zięby, z tego już mam kilka godzin tego, co się odnosi do demokracji pryncypialnej i do mnie. To wymaga takiego przeszatkowania, uporządkowania i tak z wybrania najlepszych takich wypowiedzi, żeby jak największy sens to oddawało, żeby potem też mi nikt nie zarzucił, że ja tutaj coś zmanipulowałem, bo jest pocięte. No wymaga to naprawdę wielu godzin. Więc sam już chcę się z tego pozbyć z barków, bo mam inne rzeczy do zrobienia, też bardzo ważne. Natomiast też zależy mi, żeby ta audycja, ale to nie będzie też nie wiadomo jaki tam, bo tam też widziałem, że Bogdan mi przesyłał, że tam pan Zięba się już odgraża, że tam ktoś tam się na niego czai, że chce go obrażać. Prawnicy, że nas czekają. Tak, więc ja tutaj chciałem zadeklarować, że tutaj nikt nie będzie miał na celu obrażania pana Zięby. No jedyne co, no to pewne te rzeczy, które wymagają wyjaśnienia, zostaną wyjaśnione. I mam nadzieję, że przyniesie to taki skutek, że pan Zięba nie będzie więcej opowiadał rzeczy, które się mijają z prawdą. Więc no, na tym będzie polegała ta audycja. Tylko, że chcę to na tyle zrobić rzetelnie, żeby zrobić to raz, zrobić to konkretnie i zamknąć temat raz na zawsze i po prostu zapomnieć. Bo ani nie mam już ochoty na te wojenki takie YouTube'owo-ramblowe czy jakiekolwiek No po prostu no pan Zięba sam wywołał mnie do tablicy, więc i powiedział sporo rzeczy, które nie mają pokrycia z prawdą, więc no i wymaga to wyjaśnienia. Więc to, co wymaga wyjaśnienia, zostanie wyjaśnione. I bardziej to nie jest, słuchajcie, atak, tylko obrona i samo tutaj wyjaśnienie rzeczy, które są no niestety, ale krzywdzące dla demokracji pryncypialnej, a nie dla tego, żeby tutaj kogoś wiarygodność i czyjąś tutaj jakąś personę obrażać czy pomawiać. Tak, poza tym no, dla mnie to niewielkie ma znaczenie, co tam pan Zięba sobie o mnie myśli. Zresztą no, w tym przez te parę lat, gdzie no, jestem idealistą, natomiast już sobie zdążyłem wyhodować grubą skórę i wzmocnić łokcie w ochronie własnej. Przez te różne doświadczenia z różnymi ludźmi z tych kręgów około politycznych, więc tutaj dla mnie to nie ma wielkiego znaczenia, czy pan Zięba mnie lubi, czy nie. Więc nawet do tego sam nie podchodzę tak personalnie, że tutaj mi tam powiedział coś obraźliwego, co mógłbym uznać pod moim adresem. Powiem państwu inaczej. Jak oglądam to, co mówi pan Zięba, to ja mam no po prostu często się śmieję. Często się śmieję i zastanawiam się, czemu on mi się aż tak podkłada. Bo to po prostu to. Ja ci tak podziwiam, że ty możesz tego słuchać, bo ja już po prostu takiego czasu kompletnie nie mogę, no ale wiesz, wstrzymuję 3-4 minuty i zazwyczaj jak mam jakąś relację, to od Moniki, która daje. Sprężyć się teraz, póki pan Zięba mało będzie miał czasu nadawać, bo wiem, że tam gdzieś pojechał i będzie miał mało czasu nadawać, więc chcę się sprężyć teraz w najbliższych dniach, żeby nie musieć słuchać kolejnych audycji i wysłuchiwać, wyciągać te rzeczy, które tam są niezgodne z rzeczywistością, więc no, obiecuję, że najwyższy priorytet na to nakładam, natomiast przez to, że to tyle trwa, to wynika to z tego, że jest wiele godzin materiału do obrobienia. Trzeba to pociąć, przygotować, uporządkować, żeby to było do przyjęcia przez widzów. Więc no to pochłania dużo czasu, naprawdę. I mam nadzieję, że już więcej nie będę się musiał z nikim w taki sposób na internetach rozliczać. No okej. Okay. Słuchajcie, i chyba tą optymistyczną wiadomością dzisiaj zakończymy. Ja to mam już dzisiaj, ile to godzin? To będzie 2, 4,5, 6,5, dziękuję. Dzisiaj 6,5 godziny mojego tutaj występowania, Daniela 2. Widzimy się, słuchajcie, jutro o 12 na Plasówce, o godzinie 18 widzicie się tutaj z Moniką i Arturem Wójtowiczem, a o 20 kolejna audycja z dr Elżbietą Jamrozy.
Tak więc jutro znowuż macie mnóstwo czasu z Siewcami, prawda? Ja tobie, Danielu, bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim widzom na czacie za wszystkie wasze pytania. No i oczywiście mam nadzieję, że jesteście usatysfakcjonowani, że żadne wasze pytanie nie zostało pominięte, bo to chyba jest rzadkość na kanałach, że wszystkie pytania, które padają, tutaj były wyświetlone i każda odpowiedź na każde pytanie została udzielona. Jeszcze raz bardzo, bardzo, bardzo wam wszystkim dziękuję. Daniel, coś chcesz jeszcze powiedzieć? Tak, ja jeszcze chciałem dołożyć, że teraz państwo, jeżeli oglądaliście i macie jakieś pytania i teraz i ci państwo, którzy nie będą tego oglądali na żywo, tylko później, jeżeli będziecie państwo mieli jakieś pytania, to proszę śmiało w komentarzach pod tym filmem najlepiej, żebym nie musiał się cofać kilka filmów i sprawdzać, czy ktoś tam nie napisał czegoś, tylko napiszcie komentarz, jeżeli macie jakieś pytanie, bo jeżeli się uzbiera tych pytań kilka, to zrobimy kolejną audycję taką, odpowiadając na szereg pytań od widzów. Znaczy, ja myślę, że taka audycja pytania odpowiedzi będzie się co jakiś czas pojawiała, żeby po prostu zaspokoić te wasze tutaj no, jakieś tam niepokoje, czy jakiś brak jeszcze informacji, żebyście po prostu byli pewni, że to jest to, o czym marzyliście i to, do czego chcecie dążyć jako Polacy i do tego, żeby ten system rzeczywiście w końcu tutaj kiedyś był zainstalowany. Czy coś jeszcze masz do dodania, Danielu? Chyba wszystko. To kończymy dzisiaj, słuchajcie. Żegnamy się z wami jak zawsze Adrianem Skoczylasem i to też jeszcze chciałem dodać, że ta piosenka, chociaż ma tytuł Polak dla Polaka, choć tak tam się wylewają w refrenach tej piosenki słowa demokracji bezpośredniej. Niemniej jednak to była rozmowa z Adrianem moja, gdzie są między innymi usuwanie posła i tak dalej, tam jest zawarte. Tak więc nawet, bo o to też się, słuchajcie, przyczepiono, że włączam demokrację bezpośrednią, a mówię o demokracji pryncypialnej, ale są tam elementy dokładnie te, o których zawsze mówiłem. Tak więc jeszcze raz słuchamy teraz Adriana Skoczylasa i Polak dla Polaka. Żegnamy się z wami jeszcze raz wszystkim bardzo, 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 bardzo dziękujemy i dobranoc. Trzymajcie się, łapki, słuchajcie, łapki i udostępniajcie zarówno tą audycję, jak i poprzednią z panią Zdzisławą Piasecką. Na razie, pa, pa. Na mapie świata mieć etykietkę super kraju, którym każdy z nas realny miałby wpływ. Nie tak jak teraz pośród tych cyrkowców na haju. W teatrze ku wyborów wybierasz sobie cyrk. Dobrze się zastanów, jak miałoby to być. Zatrudniasz gawędziarza, który nie może nic. I co z tego wynika, z takiego pracownika? To tylko zwykły pic. Wciskasz jest guzika. Z turnego telepudła stał z obietnic ja ci dam. A tyle masz, na ile tu się zgodzi wujek sam. I choćbyś robił wszelkie asekuracyjne jazdy, dostaniesz pana słowa od ich Dawidowej gwiazdy. Im więcej wciskaczy tylkowego guzika, tym bardziej odpowiedzialność dla u nas zanika. Jak bardzo jest to ważne, jak o Polskę dbam, jak głęboko w sercu swoją Polskę mam. Demokracja bezpośrednia to wyboru, których sens, gdzie to ty masz decydować, kto ma robić co chcesz. Bez partyjnych tępych wodzów, tylko Polak dla Polaka. Mieć świadomość swych wyborów i mieć jakikolwiek wpływ. Demokracja bezpośrednia to wyboru, których sens, gdzie to ty masz decydować, kto ma robić co chcesz. Bez partyjnych tępych wodzów, tylko Polak dla Polaka. Mieć świadomość swych wyborów i mieć jakikolwiek wpływ. Pamiętnych nie zmienia się tu nic, te same brudne twarze i oklepany kit. Bo ten twój przedstawiciel to kukła, zwykły nikt. Kim jest i co potrafi,
i jakie ma znaczenie. Niesiony na emocjach, lecz on nie może nic. Dlaczego mogą kłamać z plakatów brudne twarze? Bo każde brudne kłamstwo ich właściciel wymarze. Wyobraź sobie teraz alternatywny świat, gdzie wybór masz realny, gdzie nikt nie będzie kradł, gdzie głos twój będzie darem, więc po co jeszcze kraść, a na wszelki wypadek byś głos mógł swój odebrać. Ciara za oszustwa to tylko jedna z zalet, koniec brudnych twarzy i ich języka w palet. To nie jest jakaś bajka, czy jakaś przepowiednia. Poszukaj w necie hasła demokracja bezpośrednia. Demokracja bezpośrednia to wyboru, których sens, gdzie to ty masz decydować, kto ma robić co chcesz. Bez partyjnych tępych wodzów, tylko Polak dla Polaka. Mieć świadomość swych wyborów i mieć jakikolwiek wpływ. Demokracja bezpośrednia to wyboru,